Dzisiaj będziemy kontynuowali temat świętego Augustyna, a konkretnie jego poglądów dotyczących, można powiedzieć, tych najważniejszych spraw, samego jądra filozofii świętego Augustyna dotkniemy, mianowicie kwestii zła i kwestii woli, kwestii łaski. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Tych wszystkich spraw, które właściwie Augustyna są z jednej strony bardzo dogłębnie przemyślane i rzeczywiście bardzo, można powiedzieć, bardzo istotny jest tutaj związek filozofii z teologią, a wiemy dobrze, że jeśli chodzi o Augustyna, to tutaj zdecydowanie był on jednym z tych trzech najwybitniejszych teologów poza świętym Pawłem z Tarsu i poza świętym Tomaszem. Natomiast jeśli chodzi o filozofię, wiemy, że tutaj ta filozofia jakby była zawsze krok do tyłu, jakby nie nadążała za samą myślą teologiczną, za tymi głębokimi intuicjami. Jeśli chodzi o kwestię łaski zwłaszcza, przez święty Augustyn jest nazywany doktorem łaski. Tak? Jeżeli takie określenie zostało ukute, to nie bez przyczyny. To znaczy, że kwestia łaski jest czymś niezwykle głębokim Augustyna i tak faktycznie jest. I to sama w sobie jest też niezwykle głęboka i bardzo, bardzo trudna. I właściwie tu będziemy jakby wyczuwali pewien kunszt i geniusz świętości takiego teologicznego, powiedzmy, wyrobienia. I też na poziomie filozoficznym rzeczywiście też jest to wszystko takie bardzo zharmonizowane. To jest też świadectwo głębi myśli, jeśli wszystko jest harmonijnie ze sobą związane. Ale zaczynamy od kwestii zła i kwestia zła jest, zresztą tutaj można powiedzieć, że dokładnie tak jak to mówi ta mądrość katolicka, znana dobrze, mianowicie, że Pan Bóg dopuszcza zło zawsze dla większego dobra, coś, co jest zresztą takie bardzo augustyńskie. Właśnie widać na przykładzie jego życia, że Pan Bóg dopuszcza zło dla większego dobra. Dlaczego? Dlatego, że te mniej więcej 10 lat, które w życiu Augustyna naznaczone jest myślą manichejską, kiedy on był wyznawcą, czy przynajmniej był jakoś formalnie związany z manichejczykami, Pan Bóg wykorzystał to właśnie po to, by móc rozprawić się potem z kwestią zła. I jeśli chodzi o zło, pamiętamy, tu też nie będę już powtarzał to, czego nauczali manichejczycy, ale pamiętamy, że tutaj neoplatonizm, myśl neoplatońska okazała się takim zbawiennym źródłem, z której zaczerpnął Augustyn inspirację, bo tam już w neoplatonizmie mamy do czynienia z koncepcją tą prywacyjną, że zło nie jest jakąś substancją, zło jest tylko brakiem substancji, jest brakiem bytu. I tutaj jeszcze, żeby nie być gołosłownym, to pozwolę sobie przeczytać kilka cytatów dotyczących natury zła. I tutaj z Państwa Bożego: zło nie ma żadnej swej natury, lecz tylko utratę tego, co dobre, nazywa się złem. I tutaj inne dzieło o naturze dobra. Jeżeli by chciał ktoś zapytać, skąd się bierze zło, to powinien by najpierw postawić pytanie, czym jest zło. Otóż nie jest ono niczym innym, jak zepsuciem naturalnej miary, postaci i porządku. Toteż mówi się, że natura jest zła wtedy, kiedy jest zepsuta. Nie zepsuta bowiem z konieczności jest dobra, ale nawet i zepsuta w zakresie tego, że jest naturą, jest dobra, zła jest w zakresie tego, że jest zepsuta. Czyli nawet zepsuta natura ma w sobie coś z dobra, bo gdyby nie miała, to by po prostu nie mogła istnieć. Widać, że dogłębnie tę myśl tutaj wyraża. I teraz z podręcznika dla Wawrzyńca, czyli o wierze, nadziei i miłości. Cóż zaś innego złem nazywamy, jeśli nie brak dobra? Albowiem choroby lub rany niczym nie są dla ciała istot żyjących, jak tylko brakiem zdrowia. A gdy zastosujemy leczenie, wtedy nie dążymy do tego, by owe zła w ciele obecne, to jest choroby i rany, odeszły stąd, a były gdzie indziej, lecz po prostu do tego, aby przestały być. Albowiem rana lub choroba nie jest wcale substancją, lecz cielesnej substancji błędem, podczas gdy ciało jest właściwą substancją, w istocie czymś dobrym, którego przypadłościami są owe zła, to jest braki tego dobra zwanego zdrowiem. Tak też i w umysłach. Pozbawieniem naturalnych dóbr są zachodzące błędy, które po wyleczeniu gdzie indziej się nie przenoszą,
te, jakie tam były, nie będą nigdzie, skoro nie będą tam, gdzie jest zdrowie. No, widać wyraźnie na pewnym konkretnym przykładzie choroby, że zło nie jest żadną substancją. I teraz jeszcze cytat o naturze dobra. Wszystko bowiem im bardziej jest ujęte w miarę, w postać, w porządek, tym bardziej z konieczności jest dobre, a im mniej wykazuje miary upostaciowienia i porządku, tym mniej jest dobre. Mamy więc te trzy elementy. Miarę, postać, porządek. Żeby pominąć niezliczone inne, które do tych trzech wymienionych najwidoczniej przynależą. Te trzy elementy, miara, postać i porządek, stanowią jakby główne dobra w rzeczach stworzonych. Tam, gdzie te trzy elementy są wielkie i dobra są wielkie, gdzie małe, małe, gdzie ich nie ma i dobra nie ma w ogóle. I znowu tam, gdzie te trzy elementy są wielkie, mamy wielkie natury, gdzie małe, małe, gdzie ich nie ma, natury nie ma w ogóle. Wszelka więc natura jest dobra. I tak to właśnie wygląda. Można tutaj jeszcze znowu z Państwa Bożego cytat. Zło nie jest to żadna natura, a nazwa ta nie oznacza niczego innego, jak tylko brak dobra. O naturze dobra kolejny. Gdzie istnieje jakaś miara, jakaś postać, jakiś porządek, istnieje jakieś dobro, jakaś natura, gdzie zaś żadnej nie ma miary, żadnej postaci, żadnego porządku, nie ma już żadnego dobra. Widać, że jest tutaj bardzo konsekwentny w tej myśli, że ona się cały czas powtarza. Ale tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, to są takie bardzo podstawowe cytaty, one pokazują sam tylko ten jeden aspekt kwestii zła, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że Augustyn wyróżnił tutaj dwa rodzaje zła i dokładnie podał różnicę między nimi, bo jest zło fizyczne i jest zło moralne. Jest zło fizyczne polegające na tym, że pewne rzeczy, no z racji tego, że są stworzone, że są materialne, że są wobec tego zmienne, zniszczalne i faktycznie ulegają zniszczeniu. Na tym też to zło fizyczne polega. Ale z drugiej strony są one tylko pewnymi aspektami rzeczywistości, czy pewnymi częściami, nie aspektami, pewnymi elementami. Są tylko i wyłącznie pewną częścią tego wspaniałego dzieła, jakim jest dzieło stworzone. Jest cały wszechświat przez Boga stworzony z niczego. I wobec tego, tak jak to w dziele sztuki, często jest tak, że jakiś jeden element wzięty oddzielnie no wydaje się bardzo niedoskonały, wydaje się jakiś taki no jakby nie do końca przemyślany, jakby no, jakoś taki nie do końca dobry, ale kiedy rozpatruje się go w kontekście wielu innych elementów, nagle okazuje się, że rzecz wygląda zgoła inaczej. Okazuje się, że jest to tylko kwestia pewnego po prostu jakby szerokości spojrzenia. Jest to kwestia właśnie uwzględnienia wszystkich elementów i jakby ich kompozycji. I tak oczywiście jest w świecie, a więc pewne rzeczy giną po to, żeby inne mogły nastać. Pewne rzeczy giną po to, żeby jakoś lepsze mogły zaistnieć. Więc tutaj oczywiście, jeśli się spojrzy na to szerzej, to okazuje się, że to zło fizyczne no wcale tak właściwie nie do końca nie jest złem, jakby nie zasługuje do końca na tę nazwę. Ale jest jeszcze zło moralne. Jest zło, to jakby zasadnicze zło, zło grzechu. I tutaj pojawia się już pewien problem, bo trzeba odpowiedzieć na to pytanie, czym jest to zło grzechu. Tutaj można właściwie w tym aspekcie zwrócić uwagę na bardzo ciekawy fakt, że mianowicie tutaj pozwolę sobie zacytować Gilsona, profesora Gilsona, który we wprowadzeniu do nauki świętego Augustyna tak tutaj pisze na temat nauki w rozdziale trzecim, na temat nauki Augustyna o naturze zła. Augustyn nie zadowolił się ogólnikowym stwierdzeniem tej tezy, ale ją zastosował specjalnie do przypadku zła dobrowolnego, jakim jest grzech. Akt dobrowolny i swobodny można rzeczywiście porównać do jakiejkolwiek substancji obdarzonej miarą, postacią i porządkiem. Jeśli te doskonałości nie będą w określonym akcie takie, jakie powinny być, wówczas nie będzie on dzięki temu doskonały, a więc będzie zły, no bo wtedy są te braki. Ale i tu znowu zło aktu leży tylko w tym, czego jest on pozbawiony. Gdyby był niczym, nie byłby niczego pozbawiony. Zła wola jest więc sama w sobie dobra, ale jej czegoś brakuje.
nie jest w pełni taka, jaka powinna być. I tu zatem, jak wszędzie indziej, zło nie może istnieć bez dobra. Po przyjęciu takich zasad możemy znaleźć przyczynę obecności zła w świecie. Ujawniając swoją czysto negatywną naturę polegającą na braku, uwalniają one Boga od zarzutu, że je stworzył, gdyż to, co jest niczym, nie może być stworzone. Właśnie, prawda? Czyli zło jest niczym, wobec tego nie może być stworzone, no bo nie może to, czego nie ma, nie może być stworzone. Dowodzą one nawet, że zło było nieuniknione przy stwarzaniu przez Boga, bo stwarzanie jest wydobywaniem z nicości, a to, co pochodzi z nicości, podlega zepsuciu. Pozwalają one na koniec rozwiązać trudne zagadnienie, czy stwarzanie ex nihilo zawiera konieczne zło i czy nie lepiej było niczego nie stwarzać. Aby roztrząsnąć to ostatnie pytanie, dobrze będzie rozróżnić zło naturalne, czy to fizyczne, od zła moralnego. To już o tym fizycznym powiedziałem. Natomiast tutaj jeszcze kwestia tego zła moralnego. Dobrze wiemy, że jest ono faktycznie czymś dużo, dużo gorszym, że zło moralne, raz, że samo w sobie jest przecież obrazu Boga, dwa, że i konsekwencje tej obrazy są straszliwe, bo ostatecznie jest nim piekło, czyli utrata Boga na całą wieczność. A więc sprawa jest tutaj bardzo poważna. I jak tutaj sprawa wygląda, jeśli chodzi o zagadnienie właśnie woli, która opowiedziała się za grzechem? Skąd to pochodzi, że wola opowiedziała się za grzechem? Bóg jest przyczyną wszystkiego, a więc On też powoduje ruch, w którym wolny sąd odwraca się od najwyższego dobra, by się przywiązać do dóbr niższych. A ponieważ ruch ten jest niewątpliwie grzechem, zatem Bóg jest przez to samo przyczyną grzechu, gdyby tak było. Albo jeśli ten ruch nie pochodzi od Boga, to skąd pochodzi? Czyli nie może pochodzić od Boga, bo gdyby pochodził, no to w takim razie Bóg byłby przyczyną grzechu. Jedyną szczerą odpowiedzią na to pytanie może być tylko, że nie wiemy. Nie dlatego zresztą, że nie wiemy, gdzie jest prawdziwy winowajca, tylko dlatego, że nie można poznać tego, co jest niczym. I tak? A więc widzimy, że to jest znowu wprowadzenie konsekwencji, wniosku z tej zasady, że zło jest pewnym brakiem. A więc innymi słowy, mamy tutaj do czynienia, tutaj dalej pisze profesor Gilson. A więc teraz widzimy, jaką sprzeczność stanowi wyobrażanie sobie, żeby taka pozytywna przyczyna jak Bóg zaczynała ruch, którym wolna wola odwraca się od Niego. Niezawodnie stworzył On ją panią samej siebie, zdolną do związania się z Nim, najwyższym dobrem, albo do odwrócenia się od Niego. Ale tak stworzona wola mogła, nie musiała oderwać się od Boga. Jej upadek, bo to był upadek, nie był naturalnym, koniecznym upadkiem kamienia, który spada, ale swobodnym upadkiem woli, która się załamuje. Ruch upadku pierworodnego jako zwykły brak. Brak porządku, a więc brak bytu, nie ma innego początku jak nicość, czyli niemyt. No właśnie, skoro tak jest, no to właśnie skoro jest zło niebytem, no to i też ten brak porządku. Nie ma innego początku. W jaki sposób grzech może być wystarczającą przyczyną, jeśli sam jest niczym? W tym przedmiocie może być mowa tylko o braku przyczyny. Szukanie przyczyny jakiegoś braku bytu jest szukaniem pozytywnej przyczyny milczenia czy ciemności. Milczenie jest tylko nieobecnością dźwięku, ciemność jest tylko nieobecnością światła. Podobnie można powiedzieć, że grzech jest tylko nieobecnością w naszej woli miłości Boga. Zmienna, bo stworzona z nicości, a więc niedoskonała, nasza wola tylko odpadła od Stwórcy do stworzeń, by wprowadzić w siebie i wszechświat początkowy nieład grzechu. Dodajmy, że Bóg, w niczym nieodpowiedzialny za ten nieład, śpieszy nam z pomocą, by go naprawić. Wyciąga On rękę do upadłego człowieka, by go podnieść z upadku i łaską przywrócić pierwotny porządek zniszczony przez grzech. Tak jakby już zaczynamy powoli też wchodzić w obszar łaski. Ale tu jeszcze zauważmy, że skoro tak się właśnie sprawa ma, skoro Pan Bóg tutaj nie jest odpowiedzialny, dodajmy, że faktycznie nie jest odpowiedzialny, mimo tego, że oczywiście może zawsze jakoś dać taką pomoc, może dać zawsze taką łaskę, która będzie okaże się łaską faktycznie skuteczną. Natomiast po prostu Pan Bóg nie ma takiego obowiązku. Tutaj też dobrze jest to w pewnym miejscu wyjaśnione.
to jest trochę tak, jak w przypadku jakiegoś dłużnika. O, tutaj jest to wytłumaczone. Można być pewnym, że nie ma w Bogu żadnej niesprawiedliwości. I jeśli lituje się nad kim mu się podoba i czyni zatwardziałem, kogo mu się podoba, to na mocy nieprzeniknionej jakiejś tajemnej bezstronności, której istnienie możemy poznać, ale której powodów nie możemy zbadać. W umowach między ludźmi nie oskarżamy o niesprawiedliwość tego, kto żąda swej należności, a jeszcze mniej tego, kto chce ją darować. Tak jest właśnie z Panem Bogiem. A więc jeżeli jest jakaś należność, jeżeli jest jakiś dług sprawiedliwości, Pan Bóg się go domaga, to może oczywiście się go domagać, nie musi tego długu wyrównywać. Tak? Nie ma obowiązku zawsze po prostu w danym przypadku faktycznie zapobiegać na przykład grzechowi. Tak? No i też nie zawsze ma obowiązek, żeby też jakoś podnosić z tego upadku. Tak? Kto ma rozstrzygać o tym, czy wypada darować dług? Dłużnik czy wierzyciel? Ten ostatni tylko on jeden, bez żadnej wątpliwości. Otóż od upadku Adama wszyscy ludzie tworzą jedną grzeszną masę, zasługującą wobec najwyższej sprawiedliwości na karę, jaką powinna ponieść. Czy Bóg odpuści tę karę, usprawiedliwiając dłużnika, czy też domaga się jej i opuszcza go, nie popełnia przez to żadnej niesprawiedliwości? Tak, rozumiemy, że kiedy Pan Bóg opuszcza, zresztą to z tym opuszczaniem to też jest tutaj właściwie pewna subtelność, bo tak na dobrą sprawę, to zresztą też jest cytat konkretny z Augustyna, gdzie on zauważa, że właściwie Pan Bóg nas nie opuszcza, dopóki my go nie opuścimy. Natomiast no to, że my go opuszczamy, to jest właśnie skutek tego, że to promieniowanie łaski jest po prostu mniejsze. Więc wszystko jest ogólnie bardzo złożone, jest pewnego rodzaju tajemnicą. No też nie łudźmy się, że będziemy jako stworzenia w stanie tutaj odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że właśnie to, a nie, właśnie ten, a nie taki, a dlaczego taki procent się zbawia, a taki się potępia, no tego nie będziemy w stanie, bo właśnie wtedy już wchodzimy w obszar tej tajemnicy. Natomiast chodzi o to, żeby tutaj rozumieć dobrze jakby elementy, które tworzą tą całość i nie przesadzać w żadną stronę, bo już zaczynają nam się powoli zarysowywać jakby elementy całości i jakby zaczynamy rozumieć też, że pamiętając o tym, że herezje są zazwyczaj jakimiś jednostronnie ujętymi prawdami, że jakby prawda katolicka, która ma wiele aspektów, tworzy pewną skomplikowaną całość, jeśli zostanie jakoś w niej naruszona pewna równowaga, jeżeli zostanie pewien aspekt wyrażony nieco zbyt mocno, zbyt podkreślony, a inny właśnie za słabo podkreślony, no wówczas może dojść do jakby zawalenia się tej misternie takiej zbalansowanej konstrukcji. I na tym też polega ostatecznie herezja, na tym polega błąd teologiczny, że nie ma już owej pierwotnej harmonii i równowagi. Tutaj z jednej strony musimy pamiętać, że właśnie Pan Bóg nie jest przecież naszym jakimś takim, nie jest naszym partnerem jakby do interesów, do jakichś rozmów, do dyskusji, że On jest ponad wszystkim, że On jest twórcą naszej woli, że jest też ostatecznie tą pierwszą przyczyną, która wszystko jakoś przecież powoduje, ale z drugiej strony powoduje tak, że zachowuje naszą wolność. I to jest właśnie jakby substrat, to są te substraty jakby tej tajemnicy, to są te elementy, które tą tajemnicę jakoś tworzą. Tak? Z jednej strony jest Bóg, który jest ponad wszystkim, z drugiej strony jest wolna wola, która jest właśnie wolna, ale jednak nie jest czymś jakby obok Pana Boga, tylko wszystko jest w tym strumieniu Bożej przyczynowości. I dlatego tutaj tak ciężko jest pojąć nam, jak to jest możliwe, że z jednej strony Pan Bóg przecież nie nagina tej woli w jakiś taki sposób, że jakby jej nie zmusza, nie gwałci, jakby nie tej woli po prostu nie łamie, natomiast ona rzeczywiście wybiera, ale ostatecznie nie jest dla Pana Boga to jakąś tajemnicą, co ta wola wybierze. To nie jest tak, że Pan Bóg nie ma kontroli nad tym. I to jest coś, czego my nie rozumiemy, bo możemy jako ludzie zmusić jakiegoś człowieka do tego, żeby zrobił to, co nam się podoba i jeżeli potrafimy go zmusić naprawdę mocno, to on wtedy zrobi to, czego my chcemy, ale wtedy już nie działa pod wpływem wolnej woli. Natomiast możemy go też, z drugiej strony, możemy zachowując jego wolną wolę, możemy go jakoś motywować do tego, żeby uczynił coś według naszego pomysłu, ale wtedy nie mamy nigdy całkowitej pewności, że on to zrobi. Właśnie z Panem Bogiem jest inaczej, ponieważ nie jest on, tak jak my, partnerem dla drugiego człowieka, tylko on jest właśnie Bogiem. Więc tutaj na tym polega ta różnica. Jest to sprawa niezwykle trudna, jest to sprawa, która jest wielką tajemnicą.
I tutaj jeszcze możemy odnośnie tego działania łaski na wolę, tylko że więc tak, tutaj znowu profesor Gilson. Czym staje się wola tak ściśle poddana łasce? To już jest sprawa działania łaski. Odpowiedź brzmi krótko. Zachowuje swój wolny sąd i zdobywa wolność. A więc widzimy, że tutaj tego problemu jakiegoś łamania oczywiście nie ma. Zaraz jeszcze powiem o łasce, ale dokończę tutaj czytanie. Zachowuje najpierw swój wolny sąd, gdyż przyjąwszy nawet, że łaska daje wszystko wolnemu sądowi, to musi on być, żeby ją otrzymać. Cóż masz, czego byś nie wziął, zapytuje psalm. Ale kto by otrzymał, gdyby nie było naszej woli, a zatem również naszego wolnego sądu? Otrzymywać bowiem oznacza przyjąć, zgodzić się, działać, a nawet działać i zarazem chcieć. To jest tak, jak przystoi działać według jej własnej natury. Ale wola działająca jak wola stwierdza przez to swój wolny sąd. Gdy Bóg daje woli możliwość chcenia i pomoc do czynienia tego, co rozkazuje, to zawsze jednak ona jest tą, która chce i czyni to, co on jej nakazuje. Tak? Jeszcze raz to przeczytam. Gdy Bóg daje woli możliwość chcenia i pomoc do czynienia tego, co rozkazuje, to zawsze jednak ona jest tą, która chce i czyni to, co on jej nakazuje. Tutaj jakby widzimy, że te dwie zasady zaczynają się łączyć. Tak? Zaczynają jakby dążyć do tego wierzchołka, do tego właśnie punktu. Bóg przychodzi z pomocą człowiekowi, który działa nie po to, żeby go uwolnić od działania, ale po to, by mu na nie pozwolić. Wolny zatem sąd zawsze musi istnieć, nawet pod zwycięskim naciskiem łaski. No i to jest jakby ostatecznie, to jest to rozwiązanie Augustyna. Widzimy, że ono harmonizuje ze sobą dwie zasady i widać tutaj no właśnie ten teologiczny geniusz. I zobaczmy, że właśnie to jest to, czego brakowało tym XVI-wiecznym, tym pseudoreformatorom, którzy w jedną stronę zbytnio przesadzili, którzy gdzieś zagubili właśnie ową wolność człowieka, który może po prostu sobie tam chcieć, ale ostatecznie to i tak już się nie liczy. Tak? Ta wolna wola wtedy gdzieś jest zmiażdżona, gdzieś tam w tych trybach bożych. Tak? To jest jakimś absurdem, bo to by znaczyło, że Pan Bóg po prostu w jakiś taki ułomny sposób działa, bo stwarza wolę i nie potrafi jakby się posługiwać, że tak powiem, tym swoim stworzeniem, swoim planie, że nie potrafi jako artysta po prostu odpowiednio umieścić elementów swojego dzieła, tworząc dzieło, czy taki bardzo ułomny artysta, taki nieudany po prostu, nieudolny. Tak? Czy jednak jest on wolny, jeśli prawdą jest, że Bóg wybiera zawsze taką łaskę, jakiej trzeba, żeby wola tych, których chce zbawić, dała swoje przyzwolenie? Musimy odpowiedzieć twierdząco właśnie w imię psychologii woli, którą poprzednio opisaliśmy. Tutaj autor też pokazuje, że dla Augustyna kwestia woli była kwestią bardzo zasadniczą i istotną i on wychodząc z tej swojej metody psychologicznej no bardzo jakby łatwo i szybko i bezpośrednio odkrywał to, że wola faktycznie w człowieku jest, że człowiek właśnie istnieje, myśli, że chce istnieć, no i wobec tego wola ładuje. W istocie swojej jest ona miłością, ta wola jest miłością, czyli jak jeszcze ją zwie Augustyn, rozkoszowaniem się. Jakiś wewnętrzny ciężar pociąga wolę raczej ku jednym przedmiotom niż ku drugim, a ten ruch, który ją unosi ku tym różnym celom, jest samą wolnością. Jakikolwiek więc jest przedmiot, którym się rozkoszuje, rozkoszuje się nim swobodnie. Jakiekolwiek jest pochodzenie ciążenia, które ją kieruje do tego raczej niż innego celu, ciążenie to nie może narażać jej wolności na niebezpieczeństwo, ponieważ jest ono właśnie wyborem, którym ona się wyraża. Jaki jest zatem skutek działania łaski na wolę? Przedstawia ona rozkoszowanie się dobrem na miejsce rozkoszowania się złem. Prawo, którego wola upadłego człowieka nie mogła spełnić, staje się przedmiotem miłości i rozkoszowania dla człowieka w stanie łaski. Miłość staje się u niego tylko tym pożądaniem Boga i jego sprawiedliwości, które wzbudzone w duszy przez łaskę sprawia, że człowiek odtąd spontanicznie znajduje radość w tym, co dotychczas go odpychało. Czyli innymi słowy, łaska to powoduje, że po prostu to, co wcześniej było taką przeszkodą nie do przezwyciężenia, nagle okazuje się osiągalne. Nagle może człowiek
z miłością czynić właśnie to, co wcześniej było dla niego jeszcze niemożliwe. Nic więc nie przeszkadza łasce zwycięsko złączyć się z wolą, bez naruszenia w czymkolwiek jej wolności. Na ogół bez trudności przyjmuje się wolność działania człowieka, który pogardza boskim darem łaski, a oddaje się grzechowi. Co się jednak dzieje w podobnym wypadku? Człowiek słyszy głos łaski. Wydaje mu się nawet ona dobrem w pewnym stopniu pożądanym, ale pożądliwość obiecuje mu więcej rozkoszowania, ponieważ rozkoszowanie jest właśnie ruchem woli w kierunku jej przedmiotu. Wobec tego człowiek, którym namiętność panuje, woli nieuchronnie grzech od łaski. W tym znaczeniu najściślejszą prawdą jest powiedzenie, że zawsze robimy to, co nam daje więcej rozkoszy. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że przeważająca rozkosz obala wolny sąd, bo ona jest tylko jego ujawnieniem. Rozkoszowanie się grzechem, który mnie kusi, nie jest jakąś rzeczą, którą się dodaje do woli, żeby ją pociągnąć na dół, ale samą spontanicznością myśli w ruchu, który ją unosi do zła. Rozkoszowanie się dobrem, które łaska sprowadza na miejsce rozkoszowania się zła, nie jest zatem siłą, która ją gwałci od wewnątrz, ale spontanicznym ruchem woli zmienionej i oswobodzonej, która zmierza odtąd całkowicie do Boga. Człowiek jest naprawdę wolny wtedy, gdy tak czyni, iżby przedmiotem jego rozkoszowania była właśnie wolność. Tutaj jakby też od razu zarysowuje się jeszcze jedna ciekawa kwestia, mianowicie różnica między właśnie tym wolnym osądem, czy wolnym takim wolnością jakby wolnością tą do wyboru, do wybierania i wolnością, czy wolnym wyborem takim powiedzmy, tak? I wolnością jako taką, wolnością, która już jakby zakłada to, że wolna wola wybiera to, co jest dobre, bo w ten sposób wtedy wolność się powiększa. Wolność się powiększa. Tutaj jest to też dokładnie to libertas i liberum arbitrium, że to nie jest to samo. Wolnością, czyli libertas, wolnością bowiem jest tylko dobre użycie wolnego sądu, liberum arbitrium, czyli wolnością jest dobre użycie wolnego sądu. Nie jest to to samo. Więc wolny wybór nie miesza się oczywiście z surowym chceniem w systemie świętego Augustyna, ale stawia się na pewno z wolnym sądem, który idzie za swym rozkoszowaniem, dobrym lub złym. Należy jednak zrozumieć, że łaska działająca na wolę nie tylko szanuje wolny sąd, ale jeszcze nadaje mu wolność. Nie tylko szanuje właśnie sam ten wolny sąd, na nim jakby bazuje, ale ostatecznie właśnie nawet tą wolność też daje, właśnie ją powiększa. Jeśli więc wola pozostaje zawsze wolna w znaczeniu wolnego sądu, to nie zawsze jest ona dobra, a zatem nie zawsze jest wolna w znaczeniu wolności. Jeśli chce dobra i pełni je, jakikolwiek byłby początek jej chcenia i jej możności, wtedy będzie jednocześnie w stanie wolności i wolnego sądu. I teraz faktem jest jednak, że chce ona często zła, albo że chce dobra, a nie może go pełnić. Skąd w tym wolnym sądzie pochodzi taki brak wolności? To oczywiście z grzechu. Tutaj kwestia się pojawia właśnie tego naszego stanu, w którym my się znajdujemy po grzechu pierworodnym. Tu się pojawia kwestia pelagianizmu. Tu się pojawia ta kwestia pewnej herezji, pewnego zwanego właśnie pelagianizmem poglądu, błędnego poglądu na tę kwestię. I tu jest zresztą niezwykle ciekawy, się zaczyna w ten sposób temat, bo tutaj znowu widzimy, w jaki sposób Pan Bóg wyprowadził ze zła dobro, w jaki sposób Augustyn, ten, który po prostu mając problemy z cnotliwym życiem przez pewien okres swojego życia, jak on mógł łatwo rozpoznać błąd pelagiański, ten błąd, który tutaj od mnicha Pelagiusza, mnicha, który na przełomie IV i V wieku żył i wtedy swoją błędną naukę głosił. Tutaj jest z pewnej książki, która chyba tu się raz już pojawiła, pana Giovannego Papini o świętym Augustynie. Jest ciekawy taki fragment, który przeczytam. Gdy powiem, że Augustyn przepędził połowę życia na walce z manichejczykami, donatystami, pelagianami, poczujecie zaraz zapach nudy i wielką chęć przeskoczenia kartek. Ale jeżeli dodam, że w rzeczywistości Augustyn walczył, walcząc z tamtymi swoimi wrogami, walczył tak naprawdę z teozofami, protestantami i romantykami, bo tak tutaj Papini tak określa Pelagian jako takich preromantyków, zaraz nadstawicie uszu, poczujecie się u siebie w domu. Zastąpcie z należnymi ostrożnościami i ograniczeniami Manesa panią Bławacką.
Donata Lutrem, Apelagiusza Rousseau, a przekonacie się, że wojny i walki Augustyna nie są zimnymi relikwiami zamarłego życia, ale, jak to się mówi, aktualnościami. A więc na czym polega właśnie ten pomysł Pelagiusza? I tutaj dalej mówi Papini, wspomniałem Rousseau przy okazji pelagianizmu. Faktycznie doktryna Pelagiusza nie jest niczym innym, jak przeistoczeniem chrześcijańskiej starej teorii stoickiej i zarazem wyprzedzeniem fundamentalnej tezy Rousseau. Pelagianie utrzymywali rzeczywiście, że wola człowieka może wszystko i że można dojść do cnoty i do zbawienia bez potrzeby łaski Bożej. Chrystus nie zstąpił, aby odkupić nas od grzechu pierworodnego, a zatem od śmierci, ale tylko po to, by dać przykład życia bardziej wzniosłego. Innymi słowy, Adam zgrzeszył, ale przez to natura nasza nie uległa osłabieniu. To jakby nie ma znaczenia, czy tam Adam zgrzeszył, czy nie zgrzeszył. W tym akurat aspekcie Adam dał po prostu zły przykład i tylko w tym sensie on nas jakoś, powiedzmy, no gorszy, tak utrudnia nam. Natomiast Chrystus z kolei dał dobry przykład i to z kolei nas jakoś umacnia, ale ostatecznie to jest tylko kwestia po prostu takiej naturalnej cnoty. Jeżeli będziemy się starali, innymi słowy, to wszystko nam się uda, prawda? To jest zresztą myśl, która właśnie pelagiańska, ale jakże często się gdzieś tam w tle pojawia myślenia takiego niby bardzo katolickiego, tak? Bo tutaj jakby wiadomo, że trzeba, to każdy kapłan musi dobrze rozłożyć w swoim takim swoim nauczaniu, czyli nie swoim, tylko kościelnym, ale w tym sensie, że przez niego jakoś prezentowanym, tym kanałem, przecież każdy jest kanałem jego przekazywania katolickiej, boskiej nauki, ale każdy kapłan no, mówi w konkretnych sytuacjach, konkretnych ludzi, ma też właśnie przeżycia jakieś konkretne i tak można zauważyć, że są kapłani, którzy mają pewną taką, powiedzmy, tendencję do tego, żeby takie naturalną cnotę podkreślać, wagę rozwoju naturalnej cnoty, wagę rozwoju swojej osobowości. To jest zawsze wtedy kazanie się rozpoczyna, że trzeba się wziąć w garść i wstawać rano i wtedy i będzie dobrze już później, jak już się rano wstanie i zimną wodą się jeszcze najlepiej wtedy pochlapać pod prysznicem i zjeść najwyżej marchewkę jedną i popić zimną wodą i wtedy będzie dobrze. A jeżeli człowiek tego nie robi, to nic mu to nie pomoże, jeśli tam jakiś Pan Jezus, czy to już mu nie pomoże. To jest ten jeden taki, oczywiście tak groteskowo przedstawiam, ale każdy rozumie, o co chodzi. I to wiadomo, to też nie jest żaden jakiś błąd czy herezja, to jeszcze nie jest pelagianizm, tak? Ale to jest pewna tendencja, która się może się wyrodzić nawet teoretycznie w jakiś błąd teologiczny właśnie w pelagiański. Tak, jest takie nachylenie, powiedzmy, w tym kierunku. Ale oczywiście to nie znaczy, że wyrabianie cnót naturalnych nie jest ważne. I zresztą też niektórzy tacy bardzo uczeni ludzie, dominikanie też przed II wojną światową rozumieli, że jest rzeczą ważną, żeby te cnoty, bo w Polsce raczej właśnie te cnoty naturalne nie były wystarczająco chyba podkreślane, tak z tego wynika, co czytałem i dlatego, no wiadomo, jeżeli nie ma równowagi, no to trzeba tą równowagę przywracać, trzeba do niej dążyć. No ale też, żeby nie przesadzać w drugą stronę, bo jednak te nadprzyrodzone dobra są ważniejsze, to znaczy one, zawsze łaska musi i tak zresztą tą zepsutą naturę w nas jakoś uzdrawiać, musi leczyć, musi jej braki pokrywać. I to w sumie jest ważniejsze, bo ostatecznie no, człowiek, który ma samą cnotę naturalną i tak przecież do nieba nie pójdzie za to, że ma cnotę naturalną rozwiniętą, prawda? Natomiast jeżeli inwestuje, tak można powiedzieć, w łaskę, jeżeli rozwija łaskę swoją, jeżeli cnoty boskie i cnoty wlane, te moralne, które działają na podstawie zostawionej przez cnoty naturalne, cnoty moralne te nabyte, jeżeli to inwestuje, no to jakby ostatecznie temu jest jakby bliżej do Królestwa Niebieskiego, bo to bezpośrednio nas z Bogiem wiąże, ale zawsze, jeśli będzie brakowało, będą defekty cnoty naturalnej, to grozi takiemu człowiekowi częste wpadanie grzechy, nawet śmiertelne. Tak? I to jest też właśnie kazus tych wielu ludzi, którzy wpadli w nałogi i potem często nawet z sakramentów korzystają, ta Boża pomoc jest przecież im dawana, oni żalem przecież też wystarczającym przynajmniej się spowiadają, często się modlą, ale no ciągle gdzieś jakieś te defekty się ujawniają, ponieważ nie ma wystarczająco mocnej podstawy i to jest takie budowanie trochę na piasku albo na bagnie. To, że tam coś się buduje na bagnie, no to tam może ta utonąć budowla, którą się buduje, to jest oczywiste. Więc dlatego trzeba jednak starać się też o tą podstawę naturalną. Ale nie jest ona właśnie, w pewnym sensie nie jest najważniejsza, jest tylko pewną podstawą.
No dobrze, ale wróćmy do naszego Pelagiusza, więc dlaczego to jest romantyzm? Więc tutaj zauważa autor, że właśnie było to ogołoceniem chrześcijaństwa z mistycyzmu, zaprzeczeniem niektórych jego fundamentalnych zasad, odkupienia, łaski, grzechu pierwotnego, skuteczności jałmużny i modlitwy i zredukowaniem katolicyzmu, chrześcijaństwa do rodzaju religijności laickiej i stoickiej, zasadzającej się na nabożeństwie nominalnym do Jezusa i na przypuszczalnej, przyrodzonej niewinności człowieka. Właśnie dlatego autor kojarzy to z Rousseau, prawda? Bo Rousseau był akurat tym, który głosił ten dogmat taki błędny, tak, o niewinności człowieka pierwotnego, o tym, że o dobrym dzikusie. To jest właśnie to. A więc tutaj najwięcej raziła Augustyna i gniewała w pelagianizmie preromantyczna doktryna o przyrodzonej niewinności człowieka. Wiedział on poprzez własne bolesne i grzeszne doświadczenie, jak człowiek, nawet jak dziecko, ulega prześladowaniu przez żądzę różnego rodzaju. Słuchanie Pelagiusza i Celestiusza, którzy spokojnie dowodzili, że człowiek jest dobry z natury i że wystarcza dobra wola z naszej strony, bez środków nadprzyrodzonych, aby utrzymać się w tej niewinności, zdawało się Augustynowi nonsensem, opartym na absolutnej nieznajomości duszy ludzkiej, stekiem błędów antychrześcijańskich. Naturalnie, aby je wykorzenić, Augustyn, powodowany gwałtownością temperamentu, w końcu bronił tez dochodzących niekiedy do przeciwieństwa. Bo przecież był też retorem, a jakby to jest w ramach jakby sztuki stosowanej przez retorów, no właśnie można zrozumieć, że by zwalczać skutecznie, zresztą każdy tak by w pewnym sensie robił, że by zwalczać jakiś błąd, czasem się aż za bardzo przesadza w stronę przeciwną, że wobec tego tutaj Augustynowi nie jedni zarzucali właśnie po prostu jakieś manichejskie tendencje, tak? Bo z kolei przecież pelagianizm i manicheizm są zupełnie po różnych stronach. Są jakby przeciwstawnymi błędami. Jednak oczywiście tutaj niczego nie można Augustynowi zarzucić, on po prostu faktycznie bronił katolicyzmu. A więc tutaj jeszcze przeczytam, to jest taki fragment samego Augustyna z dzieła o naturze i łasce. Ona jest to dzieło jest odpowiedzią na, z kolei na dzieło Pelagiusza, które nazywało się oczywiście Natura, tak? Czyli to jakby tutaj o naturze i łasce, a tutaj odpowiedź na naturę, wszystko się zgadza. I pisze tak tutaj Augustyn. Przeczytałem od początku do końca książkę, którą przysłaliście mi, oczywiście szybko, ale bardzo uważnie. Dostrzegłem tam człowieka płonącego wielkim żarem gorliwości przeciwko tym, którzy grzesząc, zamiast oskarżać o to wolę ludzką, próbują usprawiedliwić się, oskarżając naturę ludzką. Zbytnio zapalił się on przeciwko tej zarazie, którą nawet autorzy pogańscy surowo potępiali, wykrzykując: rodzaj ludzki bezpodstawnie się uskarża na swoją naturę. Innymi słowy, chce tutaj Augustyn pokazać, że nawet poganie, którzy nie mieli objawienia, którzy nie wiedzieli z objawienia Bożego o tym, że był grzech pierworodny, jednak wyczuwali. I to jest bardzo, wyczuwali właśnie to, że takie coś jest, że jest jakaś skaza na ludzkiej naturze. Tak? I ciekawe, że prawie że w naszych czasach Chesterton bardzo podobnie napisał, że grzech pierworodny to jest właściwie taki dogmat o grzechu pierworodnym jest, można powiedzieć, ze względu właśnie na taką obserwowaną u wszystkich ludzi tendencję większą do zła niż dobra, jest czymś bardzo prawdopodobnym, że nawet gdyby zupełnie abstrahować od objawienia, posługując się tylko zdrowym rozsądkiem, można by właściwie dojść do tego, że takie coś musiało chyba mieć miejsce, tak? No bo jednak no, ludzie mają coś takiego w sobie. Ja się o tym łatwo też przekonałem, kiedy jako ksiądz zacząłem w pierwszym roku kapłaństwa uczyć w szkole, zwłaszcza małe dzieci. Od razu wiedziałem, że musi być grzech pierworodny. Nie trzeba było w katechizmie szukać, bo dzieci się tak wrzeszczą i krzyczą i prześladują starszych przez to, że krzyczą i wrzeszczą. To już wiadomo, że musiał być jakiś grzech pierworodny. Już więcej nie trzeba było do katechizmu jakby zaglądać, przypominać sobie tej prawdy. To jest jakby oczywiste, tak? Ten dogmat jest naprawdę czymś takim no, prawie że oczywistym właśnie, tak? No prawie że, no bo to jednak jest jakieś tam jakaś przestrzeń, powiedzmy, tutaj jakiś margines, powiedzmy, jakiegoś błędu, ale jednak można to w dużej mierze jakoś uzasadnić rozumowo. I tutaj też Augustyn pisze dalej, właśnie tych słów autor pragnął bronić wszelkimi siłami swojego rozumu. Obawiam się jednak, że stanął po stronie tych, którzy pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu.
I potem dalej pisze. A zatem, jak wielkim zapałem płonął autor książki, którą przesłaliście mi przeciwko tym, co szukają wymówki dla swoich grzechów, słabości ludzkiej natury, takim samym, a nawet o wiele większym, musimy zapłonąć my, żeby nie zniweczyć krzyża Chrystusowego. Tak, tutaj znowu Augustyn zauważa, że no dobrze, to tak, ale trzeba w takim razie jeszcze i tą drugą część tej katolickiej, chrześcijańskiej prawdy podkreślić, właśnie żeby tutaj nie stracić pewnej harmonii. Unicestwia się natomiast krzyż Chrystusa, jeśli przyjmuje się w jakiejś mierze, iż można osiągnąć sprawiedliwość i życie wieczne bez tajemnicy Chrystusa. No bo tak właśnie pelagianizm twierdzi. Kwestia jakby, na ile Pelagiusz głosił pelagianizm, to już jest sprawa bardziej złożona, bo wiadomo, zresztą w dzisiejszych czasach to jest takie bardzo typowe, że to jest jakby naturalną jest tendencja, żeby usprawiedliwiać wszystkich tych takich właśnie powiedzmy heretyków, herezjarchów, czy po prostu jakichś outsiderów różnego rodzaju, właśnie stosując taki wybieg, że no dobrze, no pelagianizm jest herezją, ale Pelagiusz nie był pelagianinem. No to jest do tego, tak mniej więcej przebiega tutaj ta obrona i to słyszałem w seminarium na każdym właśnie, każda jakby herezja się okazuje, że właśnie, że także Pelagiusz nie był pelagianinem, że tam powiedzmy no i Orygenes nie był orygenistą i tak dalej. No to, że to po prostu to jakby błąd był błędem, ale on tego wcale nie wyznawał, tylko mu przypisano to, tak? To już jakby w to jakby nie jesteśmy w stanie tego dokładnie zanalizować, natomiast no, sam błąd tutaj możemy samą błędną, możemy błędną teorię określić właśnie jako błędną. Więc jeśli chodzi o pelagianizm, on po prostu, owszem, no tam jakby miejsce dla łaski było, tylko że łaska była, można powiedzieć, jakby finałem i końcem tego wszystkiego, co człowiek naturalnie czyni. A więc człowiek naturalnie zachowuje prawo Boże i w ten sposób no, może być dzięki temu, można mu łaskę wtedy po prostu przydać, dzięki której będzie mógł pójść do nieba, ale nie potrzebuje żadnej Bożej pomocy, żeby wypełnić przykazanie. No i tutaj no, znowu właśnie przykład życiowy Augustyna okazał się złem, z którego większe dobro wynikło, bo na tej podstawie miał Augustyn bardzo silną motywację, żeby błąd pelagiański zwalczać, bo był bardzo mocno przekonany, że jest to błąd, bez jakiejś specjalnej tutaj nawet dokładnej analizy. Czyli tak, tutaj jeszcze pisze autor książki. Z powyższego wstępu zdajemy sobie sprawę, od już tego opracowania, jakie było stanowisko biskupa Hipony wobec pelagian. Nie zaprzeczać temu, co oni twierdzą, lecz potwierdzić to, czemu zaprzeczają. I też w ogóle to jest ta zasada, którą warto sobie zapamiętać, czy też przypomnieć co jakiś czas, że jeśli chodzi o poglądy skrajne, to najczęściej one, no bo tak, one coś tam głoszą, tak, coś afirmują, coś też negują. I zazwyczaj tak jest z poglądami skrajnymi, że one mają rację, jeśli chodzi o to, co afirmują, ale mylą się, jeśli chodzi o to, co negują, tak, po prostu. I tak to właśnie jest. I dlatego te skrajne poglądy prowadzą do tak potem no, poważnych błędów właśnie. Przez to negowanie tego, co co negują staje się jest po prostu błędne i staje się przyczyną jakichś tam potem problemów. Tak więc tutaj jest bardzo, bardzo podobnie właśnie, tak? Więc nie zaprzeczać temu, co oni twierdzą, lecz potwierdzić to, czemu zaprzeczają. Odkupienie, łaskę, wolną wolę rozumianą po chrześcijańsku. To, co im zarzuca, to zaprzeczanie owym wielkim, istotnym prawdom objawionym, a nie stwierdzenie, jak to oni czynili, dobroci rzeczy, dóbr małżeństwa, świętości prawa, odpowiedzialności grzesznika, sprawiedliwości świętych. No bo tutaj właśnie zarzucano manicheizm, czy tendencje manichejskie Augustynowi. I tutaj znowu jest fragment z Augustyna. Kiedy z naciskiem nalegamy na pelagian, żeby nie zaprzeczali grzechowi pierworodnemu, żeby nie zaprzeczali łasce Bożej, która nas usprawiedliwia, a jest udzielana darmo, nie zaś odpowiednio do naszych zasług, bo tak w sumie u pelagian było, że łaska była w stosunku do zasług, jakby zapłatą za zasługę była łaska. To już to za łaska, która jest zapłatą za zasługę, tak już nawet sama etymologia słowa łaska wtedy nie bardzo jakby tu pasuje. Żeby nie zaprzeczali, że człowiek śmiertelny, niezależnie od tego, jak byłby święty i cnotliwy, nie jest na tyle sprawiedliwy, żeby nie potrzebował nawet i po chrzcie odpuszczenia grzechów, dopóki żyje. Zatem, kiedy z naciskiem nalegamy, żeby nie zaprzeczali tym prawdom i nie odstręczali ludzi, którzy z łaski Zbawiciela wierzą nam, ci sprowadzają nas z drogi innymi, niejasnymi zagadnieniami, w których ukrywają swoje błędy przed najprostszymi,
przed ludźmi niezbyt rozgarniętymi umysłowo albo mniej obeznanymi z Pismem Świętym. Te niejasności to pochwała stworzenia, pochwała małżeństwa, czyli to, taką taktykę przyjęli pelagianie. A przecież to Pan Bóg stworzył przez wszystko, to jest tak dobre stworzenie. Można od razu tam 58 różnych cytatów z psalmów, jeszcze następne inne cytaty. Pochwała małżeństwa, no to samo, pochwała prawa, pochwała wolnej woli, pochwała świętych. To tak jakby pomiędzy nami był ktoś, kto by przyganiał tym rzeczom raczej, niż by je wysławiał w sposób należyty na cześć Stwórcy i Zbawiciela. Czyli jakby właśnie tutaj pokazuje Augustyn, że trzeba te dwa elementy, te dwie zasady podkreślać z równą mocą i wtedy rzeczywiście zaczyna to wszystko jakoś funkcjonować. Także... Także tak sprawa wygląda z pelagianami. Jeszcze tu jakieś fragmenty. Tu jeszcze kilka jest fragmentów dotyczących samego zbawienia i wolnej woli. Więc tutaj z podręcznika dla Wawrzyńca: nikt nie może być zbawiony, jak tylko ten, kogo Bóg zechce zbawić. Nikt nie dostępuje wybawienia inaczej, jak tylko przez niezależne miłosierdzie i nikt nie bywa potępiony, jak tylko przez zasłużony sąd. I tutaj z Państwa Bożego: Bóg jednakże Wszechmogący i Najwyższy, Wszechnatur, Stwórca Najlepszy, wspierający i wynagradzający wszelką wolę dobrą, a opuszczający i potępiający wszelką złą wolę, porządkuje zaś i dobrą, i złą wolę. Bóg ten miał to w wyrokach swoich, iżby dopełniona była pewna w jego mądrości oznaczona liczba obywateli państwa jego, nawet z potępionego rodzaju ludzkiego. Wyróżnił ich zaś już nie dla ich zasług, ponieważ wszyscy niby jedna bryła cała z jednego skażonego korzenia pochodząc potępieni byli, lecz przez łaskę. I okazał tym wyzwolonym nie tylko za pomocą ich samych, lecz i za pomocą niewyzwolonych, jak wielki otrzymali dar. Każdy przecież wie, że mu się to nie należało i że tylko łaskawa dobroć Boża wyrwała go spośród złych. Każdy się stał wolny od współuczestnictwa tych ludzi, z którymi mu się wspólna, a sprawiedliwa kara należała. Tak, to widać, że tutaj bardzo, bardzo mocny jest ładunek myśli takiej antypelagiańskiej w ten sposób tutaj zawarty. I tutaj jest podręcznika dla Wawrzyńca: jedynie bowiem łaska jest różnicą dla wybawionych i zgubionych. Tych drugich w jedną zatraconą całość spoiła od początku zaciągnięta przyczyna wspólnej winy. I tutaj fragment inny. Przeklęty człowiek, który ufa w człowieku, a przez to, kto i w sobie samym nadzieję pokłada, jest splątany węzłem tego przekleństwa. No to jest bardzo mocne, mocna teza, tak, dotycząca no, tutaj znaczy walce z pelagianizmem. Na koniec trzeba upomnieć, by nadziei swej nie pokładał w człowieku, ponieważ wcale niełatwo człowieka ocenić może, kto jest sprawiedliwy, a choćby mógł, to nie dlatego stawiane tam bywają przykłady świętych, aby ci nas usprawiedliwiali, lecz byśmy ich naśladując przez ich usprawiedliwiciela i my usprawiedliwienia doznali. To jest właśnie to. Tak, tutaj właściwie do tego się to wszystko sprowadza, więc jakby rozumiemy mniej więcej w ten sposób to bardzo trudne zagadnienie. Może jeszcze teraz podejrzewam, że będzie w przypadku tego akurat tematu może być dużo pytań, dlatego i one jakby mogą też jednocześnie no jakby stanowić taki element nakierowujący nas na pewne aspekty, dlatego może teraz poproszę o pytania. Ktoś może chciałby spytać. Dobro natury jest. I to święty Tomasz w sumie teologicznej, to jest nawet, mogę też to przenieść następnym razem albo przy okazji przemawiania świętego Tomasza, bo te wątki, które są takie bardzo augustyńskie, dotyczące czy wolnej woli, czy zła, natury zła, czy łaski, to wszystko w pewnym sensie u Tomasza, no, widać, że to jest tak bardzo jakby harmonijnie to się wszystko jakoś tak rozwinęło w nauce Tomasza. Jest
jest jakoś tak bardziej od strony filozoficznej rozwinięte, ale właściwie wszystkie takie intuicje głębokie, teologiczne są bardzo zgodne. To nawet widać w wielu różnych elementach, takich nawet drobnych. Na przykład jak widać, jak wielka jest zbieżność między Augustynem i Tomaszem, jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, rozumienie ośmiu błogosławieństw, w jaki sposób z darami Ducha Świętego one się wiążą. Jak dużo jest takich podobieństw. Także jak najbardziej właśnie w złym duchu natura jest dobra. To jest akurat dobre. Wola jest przewrotna, wola jest zepsuta. No ale to, że ta wola w ogóle czymś jest, no to ona w tym momencie musi być dobra. To jest częścią natury anielskiej. I to jest jeszcze ciekawa rzecz, ale to już jest u Tomasza. Tutaj już nie będzie jeszcze, bo tutaj nie ma takiego tak rozwiniętego tego fundamentu filozoficznego, ale u Tomasza z Akwinu, z racji tego, że dla niego aniołowie są, czy upadli aniołowie, czy aniołowie kotacy, są czystymi formami, nie mają żadnego elementu materialnego, to w nich nie może się dokonać, tak jak w człowieku właśnie tutaj przeciwko Pelagianom, że dokonało się pewne osłabienie natury, to wiemy, także ta poczwórna rana i tam te cztery cnoty moralne i ta poczwórna rana, każda z tych ran się przeciwstawia tej cnocie kardynalnej, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to w przypadku aniołów właśnie nie ma możliwości. Oni upadli, ale ich natura nie została nawet pomniejszona. Czyli to nie jest tak jak w przypadku człowieka, że natura została zmniejszona, osłabiona, bo w naturze anielskiej, ze względu na brak tego elementu materialnego, jest to niemożliwe. Czyli po prostu oni są no, tak mocni, jak byli wcześniej, prawda? Czyli jakby zachowują całą swoją naturalną, te predyspozycje swoje, a przecież byli stworzeni jako element pewnej całości, jakby pewne dziury powstały w tych hierarchiach anielskich z tej przyczyny. I oni zachowali po prostu nawet te swoje te doskonałości tych chórów anielskich, które wcześniej mieli, tak? Jakąś przynależność do tych chórów, jakby w nich ona jest jakoś, tak? Można powiedzieć, te zdolności, które dostali przy stworzeniu, te wszystkie jakby elementy ich po prostu takiej intelektualnej siły, to wszystko w nich zostało, tak? Ich umysł nie został jakby osłabiony, dosłownie, nie został osłabiony, jest taki tak samo mocny. I z tej przyczyny są oni jakoś no, dobrze, tak? Ta natura, że oni są dobrze, to tego raczej nie mówił, ale właśnie, że natura w nich jest po prostu nie tylko, że no, nie może być nawet jakoś osłabiona, więc jest tak samo dobra, jak była wcześniej, no, ale wola jest przewrotna, więc to, że natura jest mocniejsza, to tylko tym bardziej będzie ten anioł po prostu chciał no, czynić zło, tak? I tym więcej jakby, jeśli Pan Bóg pozwoli, tym więcej może czynić zło. No, to w tym sensie to jakby nie pomaga, można powiedzieć, tak? To na przykładzie dyskusji z ewangelistami, jak można by było zaaplikować, nie zaprzeczać to, co oni twierdzą, ale twierdzić to, czemu zaprzeczają, jak można by było na tym przykładzie. No na pewno by się dało, tylko że to trzeba by teraz się zastanowić dokładnie, co oni twierdzą, a co negują, tak? I więc to nie jest takie proste. No zasadniczo to jakby ja stosuję te prawdy na wykładzie z filozofii wtedy, kiedy się, zwłaszcza te wczesne poglądy wczesnych filozofów, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie ruchu, czyli statyzm czy wariabilizm, czy z jednej strony Parmenidzy, z drugiej strony Heraklit i kwestia tutaj no, tego rozwiązania tego, szukania jakiejś syntezy. I wtedy widać wyraźnie, że poglądy skrajne, one są zasadniczo prawdziwe w tym aspekcie, w którym coś afirmują, coś przyznają, uznają za prawdę, a są błędne w tym aspekcie, którym negują. A sama ta zasada pochodzi, znaczy ją po prostu stamtąd wziąłem, od ojca Garrigou Lagrange'a. To właściwie na pewno w trzech okresach wewnętrznego gdzieś to się znajduje, ale było jeszcze wiele innych jego książek i też nie pamiętam, która to była książka na pewno. Ale wydaje mi się, że on w wielu książkach tą prawdę mógł przytaczać, na pewno mógł przytaczać wielu. A zasada rzeczywiście niezwykle głęboka. No w ogóle był bardzo głębokim umysłem, więc rzeczywiście to, że nie dziwi, że tam można w ogóle takie naprawdę perełki znaleźć, naprawdę niezwykle mądre stwierdzenia. I to jest właśnie jedna z takich mądrzejszych ogólnie zasad, tak? Że przy rozpatrywaniu takich skrajnych poglądów, że one na swój sposób przecież mają rację, tak? Trochę tam prawdy w nich jest, ale jest ona zbyt skrajnie ujęta i dlatego może powodować jakieś wielkie jakieś potem kłopoty, jakieś problemy. Jakieś. Czyli jak mówiliśmy o aniołach, dobrze rozumiem, że forma
niematerialny nie może być osłabiony albo zmniejszony, tylko jeśli częścią natury jakiegoś stworzenia jest też część materialna, tylko ta część może być osłabiona. Ona po prostu przez to, że jest istota złożona i z formy, i z materii, to może być jakoś pomniejszana przez ten element, no właśnie, ze względu na istnienie tego elementu materialnego. A w aniele, no to jest trochę tak jak, no on jest, tak to często Tomasz się posługuje porównaniem do liczby, tak jak liczba, no po prostu jest, nie może być jakoś, byłaby już inną liczbą, gdyby ją zmniejszyć. Tak tutaj, że po prostu ta natura anielska no nie może być pomniejszona, bo wtedy już byłaby inną naturą po prostu. To już by nie była ta natura pierwotna, tak? A ponieważ to polega na upadku takim moralnym, więc no ta natura nie może, nie staje się przez to pomniejszona. Po prostu wtedy by już ten anioł był po prostu jakby zupełnie czymś innym, innym gatunkiem, czymś zupełnie odmiennym. Zresztą też pamiętajmy, że to jakby ogólnie ma wiele różnych ciekawych konsekwencji. Właśnie ta zasada, że aniołowie są czystymi formami, bo to oznacza, że każdy anioł jest innego gatunku. To innymi słowy, na przykład nasi aniołowie stróżowie nie są dokładnie, no nie są tego samego gatunku. Każdy z nich jest trochę inny. Jakby anioł, jakby każdy jest po prostu jakby, no ładnie, no każdy jest jedynym reprezentantem jakby całkowicie wyczerpującym swój gatunek, tak? Czyli po prostu tak jakby, no wyobraźmy sobie jednego takiego człowieka, który ma doskonałość wszystkich innych ludzi po prostu, tak? Którzy żyją, tak? No, czyli że jednocześnie jest tam powiedzmy jakimś lekkoatletą, jednocześnie bokserem, jednocześnie jest jakimś tam snajperem, jednocześnie jest matematykiem i hydraulikiem i tak dalej. Wszystko po prostu razem posiada, wszystkie te zdolności i to jest właśnie coś takiego. I w jednym człowieku po prostu to jest ukryte, wszystkie jak ma zdolności, jakie można mieć. To tak właśnie jest trochę w aniele jednym, tak? No i każdy jest wobec tego trochę odmienny. No i to powoduje, że ten świat anielski jest oczywiście bardzo bogaty. Tak? No, wszyscy ludzie przecież należą jednak do jednego gatunku, mimo oczywistych i często znaczących różnic pomiędzy nimi. Jednak te różnice są jakoś mniejsze na pewno od różnic między dwoma aniołami należącymi no, do tej samej hierarchii, tak? I wykonującymi te same zadania, właśnie stróżowania. A jednak są te różnice no, jakoś większe, tak? No, że to jest jakieś fascynujące i też no, święty Tomasz to zauważa, że rzeczywiście tych różnic gatunkowych w świecie anielskim no, nie jesteśmy w stanie tutaj rozpoznać, bo to wykracza już, oni wykraczają poza po prostu to, co jest naszym umysłom no, dostępne, tak? Jakoś i nie możemy po prostu z zmysłami ich badać i wobec tego bardzo niewiele możemy poznać, mimo objawienia, bo objawienie przecież też jakoś o aniołach za dużo nie mówi, no bo też nie koncentruje się na tym, bo to nie jest jakoś nam do zbawienia przecież ani jakoś bardzo potrzebne, nie jest to też konieczne, jakby tak. Można powiedzieć, że wiedza o tym, że są aniołowie, chociaż oczywiście są bardzo pomocni, więc dlatego też objawienie trochę o nich mówi, ale też są pewne naturalne też powody, dla których, takie naturalnym rozumem dostępne powody, dla których aniołowie powinni istnieć, tak? To są tylko pewne takie racje uprawdopodobniające, to nie jest żaden taki konieczny wniosek, tak jak istnienie Boga jest takim koniecznym wnioskiem z po prostu istnienia świata, które możemy obserwować, istnienie aniołów nie, więc jakby nie można udowodnić istnienia aniołów. Ale święty Tomasz podaje w Summa Contra Gentiles i w sumie też tej teologicznej podaje powody, dla których aniołowie powinni istnieć. Tak? Znaczy to właśnie to, że jest po prostu, no, brakowałoby bardzo ważnego elementu. Tak? Że jakby doskonałość świata zasadniczo opiera się na doskonałości istot rozumnych, a rozumność zasadniczo jakby nie wymaga cielesności, no i nawet doskonalszą rozumnością. Czy intelektualnością, doskonalszą intelektualnością cieszą się aniołowie, więc jakby oni właściwie są głównym takim elementem tego stworzenia w tym aspekcie, tym rozumnym, prawda? To aniołowie. My jesteśmy takim trochę takim nietypowym, bo na granicy dwóch światów, należymy do dwóch, i świata ducha, i świata intelektu, i do świata materialnego, świata cielesnego, prawda? Także tak to właśnie jakoś jest. Więc to jest w ogóle ciekawa sprawa z aniołami, ale to są wszystko konsekwencje właśnie tego, że święty Tomasz pojął aniołów jako czyste formy, ale to właśnie o tym więcej oczywiście w swoim czasie powiemy. A miara postaci bożonych odnosi się tylko do świata materialnego, czy też do tego niemieckiego? Które? Miara postaci bożonych, te trzy elementy. A, nie, to jest każdy, całe dzieło też stworzenia, to jak najbardziej. No jak najbardziej to się też odnosi do świata też i anielskiego jak najbardziej, tak. I na przykład jest, że jak to Rafał, święty Rafał Archanioł powiedział, że on jest jeden z tych siedmiu stojących przed tronem Bożym, bo ksiądz kiedyś narysował tak,
taki wykres, jak to się mówi, no, że odwrotnie są jakby te cherubinów i serafinów jest najwięcej, ale nie jest z chóru aniołów i archaniołów. Nie, że to takie rysunki wygląda. No to jak rozumieć te siedmiu stojących przed tronem Bożym? No ja zawsze rozumiałem to w ten sposób. My to zawsze się z księdzem Szymonem przy kolacji kłócimy o to, bo on zawsze mówi, bo jego uczyli tak w seminarium, że to 7 to 7. I zawsze mi zarzuca, że dlaczego to ksiądz to 7? To 7 to rozumie, jak 10 przykazań to 10, a to jest 7, to jest 7. Ale bo 7 to jest pełnia, prawda? To jest pełnia. I teraz no, 7 to tak jakby powiedział, że jest po prostu bardzo dużo, pełno ich jest, tak? I to w sumie tak można rozumieć, więc... Więc to, a jakby, dlaczego taka jest odwrócona piramidka i dlaczego tak jest, że tym im wyżej, tym doskonalej? Bo tak też święty Tomasz pisze, że te doskonalsze te elementy, one z racji tego, że są doskonalsze, to one ich powinno być też po prostu więcej. I to jest, no to jakby wniosek po prostu z tego, co on pisze, tak? To nie jest to jakoś tak wszystko uzasadnialne, tak? Tylko że no znowu, to są jakieś sprawy takie dotyczące, to są takie racje uprawdopodabniające, czy to niekoniecznie tak musi być, to są pewne wnioski z zasad bardzo logicznych, racjonalnych, tak wszystko się zgadza, to nie jest jakieś takie, to nie są jakieś wątpliwe rzeczy, ale one są bardzo prawdopodobne, ale też no nie jest to coś takiego, nie jest to nam ściśle objawione, tak? No nie ma, bo objawienie tutaj, jeśli chodzi o aniołów, no to właściwie mówi, że istnieją, że była próba aniołów, że mamy anioła stróża, nie wiem, czy tam coś jeszcze na poziomie takim dogmatycznym, ale nie, to są jakieś takie bardzo ogólne rzeczy. Znaczy, jeśli chodzi o strukturę aniołów, świata anielskiego, to właściwie objawienie za dużo nie mówi. Poza tym, że oczywiście z samego objawienia pochodzą nazwy tych chórów i tak dalej, tak w dużej mierze. On to jest przecież objawione, więc jakby można powiedzieć, że ten świat anielski jest na pewno hierarchizowany. Zresztą nawet to, że często jest to porównywane do wojska niebieskiego, tak? Znaczy, no, z jednej strony tak po pogańsku wojsko niebieskie to jest to, co tam na niebie widać, te różne gwiazdy, ale z drugiej strony no właśnie też to się odnosi do po prostu do aniołów, więc niewątpliwie są tam, tak jak to w wojsku, że są różne szarże, różne stopnie, tak? Nie ma tam jakiejś demokracji takiej, tak? To nawet komuniści, bo tam były takie próby prowadzenia demokracji. Wiem, że Chińczycy, armia, bo najpierw bolszewicy oczywiście bardzo szybko się z tego wycofali, bo to nie działało. Oczywista sprawa zresztą. I tak samo to chińskie, te komunistyczne wojska też taką zasadę jakoś wprowadziły w czasie inwazji tam w latach 70., tak, tam na Kambodżę, czy tam Wietnam, to wszystko jedno, to nie jest to istotne teraz, ale były to straszliwe jakieś problemy powodowało oczywiście, no bo wiadomo, że to nie może w wojsku być demokracji, tak, że coś tak zastanawiają, kto teraz zrobimy, kto tam pójdzie, kto co zrobi, no to wiadomo, że to działać nie może. No i więc wojsko się jakby od razu kojarzy z pewnym porządkiem, pewną dyscypliną, hierarchią, układem, kto jest ważniejszy, kto jest przełożonym, kto jest podwładnym, w jakim aspekcie jest przełożonym, podwładnym, bo tam przecież jest wiele różnych porządków, może go się jakoś tam nakładać. No i też to jakoś no, silnie nam, powiedzmy, sugeruje, że świat anielski musi być bardzo, światem bardzo uporządkowanym, tym bardziej, że skoro, tylko to już znowu jest wniosek, który wynika z tej zasady filozoficznej, którą Tomasz zastosował, że skoro nie ma tam materii, bo ten element materialny wprowadza pewien taki trochę taką niejednoznaczność, pewien taki bałagan, powiedzmy, tak? Ten element materialny, bo oni są, aniołowie są trochę jak takie liczby, no to jest ściśle określona wielkość, tak? I tam trochę w pewnym sensie jest wśród ludzi, którzy są tacy zmatematyzowani, na przykład wśród szachistów tak podobno jest, że kiedy się spotykają, to trochę taki żart, ale trochę może być tym prawdy, że jeżeli są na bardzo różnym poziomie tych rankingów, podają swoją liczbę punktów, czy tam ten, tak, ile tam mają, czyli siłę jakby swoją. Jeżeli jest różnica taka duża, to już nie ma co grać, bo wiadomo, kto wygra. To jakby w świecie anielskim jest tak, że to już nie ma jakby wtedy, no to no jeszcze bardziej jakby, tak? Że właśnie to, że są czystymi formami, to jakby oznacza, że ten porządek jest bardzo ściśle określony, kto jest jakby do czego i czym się zajmuje. I różnice między nimi są też dużo większe. No więc jakby ten świat jest taki bardzo logiczny, no i dlatego takie logiczne zasady powinny tam dobrze działać. No ale znowu, no właśnie tutaj mówiąc o tym już przyjmuję to, co święty Tomasz pisał, tak? Więc to, że są czystymi formami, a to nie jest żaden jakiś dogmat, to jest tylko po prostu... I też jest ciekawą rzeczą, że właśnie skoro jednak Tomasz jest doktorem anielskim, no to raczej te poglądy jego powinny być takie, no powiedzmy, no tak pewne, tak? Że to raczej o aniołach to się od doktora anielskiego powinno uczyć, no tak. To raczej takie logiczne. No ale no właśnie, no, to jest jednak sprawa już na poziomie konkretnych poglądów, konkretnego po prostu w tym przypadku teologa już, tak? Z takim silnym, filozoficznym, jakimś takim powiedzmy
takim, no, takim charakterem. Tak? Ale też ciekawą jest rzeczą to, że właśnie w czasach świętego Tomasza, no bo tak, jak to zazwyczaj wtedy rozwiązywano? Bo to, że aniołowie nie mają takiej materii widzialnej, że nie są widzialni, no to jest jakby, że tak powiem, z ich definicji wynika, tak jakby to jest to, co zawsze Kościół nauczał, że oni nie mają charakteru takiego normalnego, tak nazwijmy to, nie są elementem świata widzialnego. Ale to wcale nie znaczy, że na poziomie metafizycznym są niematerialni, bo może być taka materia subtelna i tak to często wtedy widziano. I w czasach świętego Tomasza właśnie to był dominujący pogląd, że aniołowie też właśnie na zasadzie heliomorfizmu takiego arystotelesowskiego, że są złożeni z formy i z materii, że też mają tylko ciała subtelne, których nie widać, ale jednak mają. I dlatego no, jest forma, materia i to jakby jest taka ścisła analogia z takimi rzeczami, tak jak ludzie, tak? Z takim bytem jak ludzie, czy tam zwierzęta jakieś. Natomiast Tomasz przez to, że zrozumiał aniołów, pojął aniołów jako czyste formy, to po prostu tam wynika z takich bardzo podstawowych zasad filozoficznych, to jest bardzo mocno ugruntowane w tym systemie. I to jakby z tego od razu wynika bardzo dużo różnych rzeczy. Także to jest coś takiego, co jest bardzo mocno związane po prostu z tomizmem. I to tak trochę to wygląda. Tak? O ile on jest nieskończony, to można sobie w jakiś sposób wyobrazić, że jest nieskończony. No to jak zapytać o świętego Michała Archanioła, odkąd dokąd jest święty Michał Archanioł, a gdzie się zaczyna w momencie święty Gabriel na przykład, prawda? Gdzie się zaczyna, więc tak? Ja bym się wspomniała bardziej o tym, co mówił Arystoteles, że to jednak jest tam jakieś ciało subtelne, no bo przecież musi być odkąd dokąd. Znaczy to jest tak, że aniołowie, jeśli chodzi o działanie w jakimś tam miejscu, no to oni, znaczy tak, czyli obecność w miejscu, w ogóle anioł jest w miejscu, nie w takim sensie jak my jesteśmy, bo nas miejsce ogarnia, że tak powiem, miejsce nas ogranicza. My jesteśmy więźniami miejsca, w którym się znajdujemy. Nie panujemy nad miejscem, w którym jesteśmy, tylko ono raczej panuje nas, ono nas ogarnia, tak można powiedzieć. A aniołowie są obecni w tym sensie, że oni jakby panują nad tym miejscem. Oni są obecni w tym sensie, że mogą działać w tym miejscu. Im większa jest moc anioła, ten po prostu też i ten obszar jest jakoś poniekąd tam większy, tak? To nie jest to tak, nie da się tego tak ilościowo oczywiście określić, bo to nie jest coś, co by dawało się zmierzyć, tak? No właśnie nie mamy takiego zbyt dobrego dojścia jakby do świata anielskiego, ale niewątpliwie tak jest, że jakby tam jest pewna taka prostota, to znaczy u ludzi jest tak, że albo człowiek jest bardzo taki dobry na poziomie myślenia takiego bardzo abstrakcyjnego, ogólnego, albo z kolei ma bardzo silny związek z konkretami, dużo konkretów dobrze poznaje, ma kontakt z nimi, albo właśnie jest na poziomie intelektualnym rozwinięty, ale na poziomie woli, czy jakiejś praktyki, czy mocy takiej, no mięśni, działania, tak to już nie. A tam w tym świecie anielskim jest tak, że jakby wszystko idzie z jednym, to znaczy raz za siłą intelektu idzie też i siła woli, idzie po prostu ogólna taka moc i potęga, chociaż no jest jednak na każdym tym poziomie jest ona jakoś do czegoś innego, że tak powiem, tak, bo to są jednak byty takie, no nie będące absolutami, więc one mają jakieś nachylenie ku czemuś, lepiej robią to czy tamto, tak, to jest ścisła jakby specjalizacja w nich jest i to taka, której nie można już zmienić, tak, nie do wyrobienia, że tak powiem, nie jest to w zasadzie jakiegoś talentu, który się wyrabia, tylko po prostu jest taki dany i już taki już jest, tak, i koniec. I nic się z tym już nie robi. No i dlatego w tym świecie anielskim po prostu, no, jakby z jednej strony to wszystko upraszcza, bo łatwiej możemy to pojąć, jak to wygląda, ale z drugiej strony no, jednak nie mamy dostępu takiego bezpośredniego i na pewno, ale właśnie ta prostota powoduje, że jeżeli jest bardziej inteligentny, no to w tym samym, to jednocześnie będzie no, lepiej sobie radził z konkretami, tak, i będzie z większą mocą mógł działać w jakimś tam miejscu. I dlatego to jakby no, Michał Archanioł, który jest tak wysoko, no, musi być bardzo potężny. I też to jakby stąd też jeszcze wynika jedna ciekawa rzecz, że nie może być Michał Archanioł jakby archaniołem w sensie takim dosłownym, tak? Bo to jest prawie najniższy chór, a w tym sensie jakby archanioł musi być tym archaniołem w sensie tego anioła jakby takiego zasadniczego, głównego, jakiegoś przełożonego. To słowo archanioł jakby ma dwa znaczenia w tym rozumieniu, że no, po pierwsze jest to nazwa konkretnego chóru, a po drugie po prostu jest to nazwa przełożonego, tak? Po prostu przełożonego nad aniołami.
Bo tak jest u świętego Tomasza, jest bardzo, w świecie anielskim jest bardzo ścisła harmonia między naturą i łaską. Bo u ludzi jest tak, że można kogoś przeskoczyć w świętości, mimo tego, że na poziomie naturalnym ktoś się rodzi na mało uzdolniony naturalnie. No to właśnie też trochę z pelagianizmem się wiąże, tak? Nie tylko, że ta łaska jest nam potrzebna, żeby w ogóle się zbawić, ale że można mieć na poziomie naturalnym słabe zdolności, ale można tak mocno z łaską współpracować, i ona też tak zostanie dana przez Boga, że po prostu człowiek przeskoczy innych, tak? I jakby nie ma takiego tutaj jakiegoś takiego determinowania. Natomiast w świecie anielskim jest tak, że oczywiście oni mogli wybrać, mogli nie wybrać, tak? Znaczy mieli wolność co do tego, czy idą za Panem Bogiem, czy nie, ale jakby łaska, którą dostają, jest jakaś proporcjonalna do ich natury. Innymi słowy jest tak, że jakby ten porządek hierarchiczny, który był zanim jeszcze ta łaska weszła w poziom chwały, który był na początku, został potem jakby przeniesiony w poziom chwały, prawda? Czyli jakby ten, który był przełożonym, czyli innymi słowy, jeżeli teraz Michał Archanioł jest przełożony nad aniołami, to musiał być poprzednio. Nie mógł jakby przeskoczyć, prawda? Natomiast Lucyfer mógł być jeszcze wyżej niż Michał Archanioł, tylko spadł, no to wtedy już go nie ma w tych hierarchiach. Jakby miejsce, że tak powiem, jakieś tam wolne się zrobiło, powiedzmy, ktoś tam, no znaczy w cudzysłowie tak zajął, ale to nie do końca chyba nawet jest dobre określenie. Natomiast no właśnie jest jednak taki ścisły porządek, tak nie można sobie, tak jak w świecie ludzkim, że to tak po prostu jest takie wszystko ten, tak, że mogę kogoś przeskoczyć, ktoś może inny. Natomiast inna rzecz, że faktycznie ludzie mogą z racji tego, że no tak Pan Jezus jest w ogóle ponad wszystkimi aniołami, Matka Najświętsza jest ponad wszystkimi aniołami, wiadomo. I święci mogą być przynajmniej ponad niektórymi aniołami, mogą niektórych przynajmniej aniołów przeskoczyć, ale to już jest z racji tego, że to jest już trochę na innej zasadzie, no nie są aniołami, prawda, ludzie też i w niebie są ludźmi. Więc to na innej to zasadzie wszystko działa. Ale świat anielski jest taki bardzo logiczny, taki matematyczny, można powiedzieć. Tak? I też jest to ciekawe, że no jednak to jest takie niesamowite wywyższenie ludzkiej natury faktycznie w osobie Chrystusa, w osobie przecież niestworzonej też. Tak? To jest też niesamowite, że osoba niestworzona została jakby dana, żeby była przedstawicielem naszego gatunku i że jest Matka Najświętsza, która jest, no, to jest osoba, jest stworzona, ale jest ponad wszystkimi aniołami, niezależnie od tego, jaka to jest konkretny gatunek anioła, prawda? I też no, tak na tego tutaj nie mamy dostępu do tego świata, ale tam w niebie, jeśli tam się znajdziemy, to zobaczymy, że Pan Jezus i Matka Boża, że są ludźmi, że mają taką, powiedzmy, no, osobowość tak ludzką, natomiast aniołowie, że będą naszymi przyjaciółmi, bardzo, bardzo nam życzliwymi, cały czas są życzliwymi, a wtedy jeszcze będą bliższymi z racji po prostu takiej dwukierunkowej bardziej łączności, bo dzisiaj oni nas obserwują, a my tak średnio możemy z nimi tak rozmawiać. To jednak, to jest utrudniona ta komunikacja, to jednak tam już będzie to wszystko takie bliskie, a jednak zobaczymy, że ci aniołowie to faktycznie, no to jest coś innego, tak? To jest coś takiego, co... Zresztą ja uważam, że w dziełach kultury popularnej człowiek ma jednak w sobie taką tęsknotę do jakichś istot wyższych od niego, bardziej racjonalnych, bardziej rozumnych, którzy nie są jednak jakimiś absolutami i nie są jakby absolutem. I to w różnych filmach można widzieć, jakieś tam wszędzie, gdzie się pojawiają jakieś inteligentne roboty, jakieś komputery, inne tego typu rzeczy, to właściwie mają trochę takie cechy na podobieństwo takiego anioła, można powiedzieć, tak? Że przekraczają możliwości człowieka, a nie są jednak ludźmi, tak? Chociaż są ci dobrzy, są życzliwie nastawieni. No to tak aniołowie są. Także Pan Jezus, Matka Boża są po prostu, z racji tym, że są ludźmi, są nam po prostu bliżsi. To wtedy będziemy mogli zobaczyć, że tak jest. Można sobie wyobrazić, że upadłe anioły też mają taką hierarchię odwróconą. Co się mogło wydarzyć? Znaczy, no tak, no natura się bardzo nie może zmienić, ale wola jest zła. No w jakiejś mierze tam się to poskładały, się te elementy, także tworzą taką dziwną, kulejącą jakąś hierarchię, jakąś taką dziwaczną, ale ona nie jest oczywiście tą pierwotną taką doskonałą hierarchią. Znaczy, bo raz, że każdy anioł jest taki, no, taki poprzekręcany z racji tej woli złej, bo ona jakby w nim to poprzekręcanie spowodowała. A dwa, że no nie tworzą takiej hierarchii opartej przecież no, jakiś tam Boży plan taki, tak, tych aniołów dobrych tam obecny, tylko ona jest jakaś inna, ale zachowały te stopnie, jakby tak, które miały pierwotnie, no bo nie mogły tego zmienić, bo nie może anioł tego zmienić, upadły, nie może się też, no, samobójstwa nie może też popełnić, tak, nie może przestać istnieć, to są rzeczy, które nie, są poza jego możliwościami, jest substancją taką niezniszczalną.
i nie może siebie jakoś zlikwidować. Także już nie może innego anioła zlikwidować w jakiś sposób, nie może go zabić, powiedzmy, tak? Anihilować. Natomiast oni się faktycznie nienawidzą, to ale już raczej tu teologowie to tak bardzo mocno o tym. Zresztą tam jest u świętego Tomasza, też są te, są takie, to wszystko to jest rozważane dokładnie, to już przy okazji świętego Tomasza będziemy to mogli rozważyć. No i też kwestia grzechu aniołów, jak to się stało, że oni w ogóle zgrzeszyli i dlaczego tak jest, że Pan Bóg nie może tego grzechu wyleczyć, bo nie może. Ciekawe, że natura anielska jest tak doskonała, już niezależnie od tego, z jakiego chóru tam pochodzi ten anioł, że nie może już Pan Bóg żadnego lekarstwa na grzech aniołów znaleźć, prawda? Nie można im pomóc po prostu, tak? Ale z drugiej strony ten wybór był jakby dużo bardziej taki, no powiedzmy, taki przemyślany, nazwijmy tak, że to, bo raz się tylko takie coś dokonuje, ale to jest jakby wszystko już jest w nim rozważone, także tam nie ma żadnego, tam nie ma takiej spontaniczności, która jest w ludziach. No właśnie, bo anioł jest aniołem, tam jest inna osobowość, to jest taka matematyczna precyzja, to jest po prostu, nie ma czegoś takiego w ludziach, że jest jakaś taka emocjonalność, jakaś taka impulsywność, że tak coś głupiego robi, bo tak pod wpływem impulsu. Tam jest po prostu, to jest matematyczne, jak równaniu matematycznym. Jak już coś wyjdzie, to zawsze tak jest i już koniec. I tak wyszło. I teraz w ogóle więc to jest problem, jak zrozumieć w ogóle upadek, jak to jest możliwe, że to tak wyszło i co, skąd się to wzięło. Tak wiemy, że Pan Bóg za to nie odpowiada. I tam Tomasz będzie to tłumaczył, bo tak to się, tak tylko da się to wytłumaczyć, bo jakby jedynym tutaj różnica między aniołem i Bogiem jest taka, czy no dużo jest takich, ale na tym poziomie jest taka, że anioł nie może wszystkiego ogarnąć jednocześnie i nie jest absolutem i jakby ogarnia, bo wszystko zaczyna się od intelektu, wszystko zaczyna się od poznawania świata, tak, od tego jak się ogarnia świat, on nie może wszystkiego naraz ogarnąć. Tak jak Bóg może wszystko i praktycznie robi. No po prostu może, znaczy tak, no wszystko jakoś tam poznaje, tylko że poznaje w taki sposób, że nie może jednocześnie, bo nie może w jednym momencie używać więcej niż jednej tej formy poznawczej. Więc jakby poznaje tam przez pryzmat ten jednej tej formy, no to tam jakiś aspekt bytu tylko poznaje, jakąś część. I potem może jakąś drugą i może wobec tego za bardzo skupić się na czymś, może się skupić bardzo, za bardzo na sobie i to jakby staje się początkiem tej lawiny, że tak jest zbytnie, każda natura stworzona jest z racji tego, taki narcyzm, tak, można powiedzieć, że dostatecznie to jest coś takiego, tak? No wiadomo, że to tylko pycha, bo wiadomo, że żadnego innego grzechu to nie może anielska natura popełnić. Ostatecznie zawsze to ma charakter pychy, czyli takiego nieuporządkowanego pragnienia własnego wyniesienia. No i tutaj są różne hipotezy, bo też kwestia taka, że bo to jest w ogóle jeszcze ciekawe, że na poziomie naturalnego jakby prawa to anioł nie może, jakby na poziomie samego porządku natury, nie może anioł w ogóle zgrzeszyć, bo tak widzi ściśle związek między sobą i Bogiem, twórcą porządku naturalnego, że to nie działa, to nie zadziała, nie ma takiej możliwości, by się zbuntował, po prostu to nie da się. Natomiast na poziomie porządku nadprzyrodzonego, ponieważ tutaj anioł on jest jakby poniżej tego porządku nadprzyrodzonego, tak jak i my jesteśmy, ten nadprzyrodzony porządek jest jakby naturalnym dla Boga tylko, więc dla anioła on jest już jakoś tajemniczy i taki no, przekraczający jego możliwości, więc tutaj mógł się zbuntować i to bezpośrednio grzech aniołów na pewno polegał właśnie na buncie na tym poziomie nadprzyrodzonym, buncie przeciw Bogu jako autorowi łaski. I tutaj albo jest święty Tomasz, tak to nawet do końca to, no dwie możliwości są takie, tak, on tego nie jest w stanie tego ustalić, dlatego nie wiemy z objawienia, czy ten grzech aniołów polegał na tym, że bunt przeciwko Bogu na poziomie nadprzyrodzonym przez wzgardzenie samym tym celem nadprzyrodzonym, czyli jakby, że nie chcieli być no, po prostu dopuszczeni do oglądania Boga twarzą w twarz, jakby wzgardzili samym tym oglądaniem, czyli no, tak jakby co do celu, czy też co do środków wzgardzenie, czyli że nie chcieli przyjąć pomocy od Boga, żeby ten cel osiągnąć. Czyli jakby stwierdził anioł, ten często właśnie upadający, grzeszący, że on sam osiągnie, tak? Czyli że po prostu panią, że tym nie dawaj, tak jak pelagianizm, bo to w gruncie rzeczy to jest to cały czas jakby to jest ciekawa rzecz, że właśnie ciągle orbitujemy wokół tego, bo jakby pokazuje nam to wagę tych zagadnień związanych z łaską i z wolną wolą, bo ostatecznie właśnie tak czasami się nazywa właśnie, że Lucyfer, czy w ogóle upadli aniołowie, to byli pierwsi naturaliści,
że to właśnie ten grzech właśnie polegał na naturalizmie, czyli na wzgardzie porządkiem nadprzyrodzonym, czy to co do środków, co do celu. To są już... I teraz jeszcze kwestia oczywiście motywu, który do tego skłonił, że to jest kwestia tam człowieka, że tutaj miało tam być jakiś, prawda, że właśnie, że Chrystus i tak dalej. To już są rzeczy, bo według świętego Tomasza to nie wiadomo i że to raczej jest wcielenie, racją wcielenia jest jednak odkupienie rodzaju ludzkiego i tak to święty Tomasz widzi, bo tutaj też szkoła franciszkańska to jakby i często też jakieś jacyś tam inni jeszcze też teologowie widzieli jakby tutaj, tak, to motyw działania złego ducha, że on po prostu nie chciał się na to godzić, że tam nie chce człowieka jakoś tam wielbić, czcić i tak dalej, tak, więc to ludzkiej natury w sobie tej już niestworzonej. Ale to już są sprawy takie już bardzo szczegółowe. Natomiast jeśli chodzi o sam charakter tego grzechu, niewątpliwie to był grzech naturalizmu. To można z całą pewnością powiedzieć. Także to do tego się sprowadza. Czyli w ten sposób widzimy, że pelagianizm jest faktycznie... I też w sumie manicheizm i pelagianizm z jednej strony są zupełnie przeciwstawnymi błędami, bo manicheizm mówi, że po prostu no, natura jest po prostu... Ta natura materialna, tak, to co jest materialne, to jest, nie jest od Boga, tylko od jakiegoś jakby złego Boga, tak, od jakiegoś, że to jest złe. W takim razie trzeba to wzgardzić, od tego odejść, a pelagianizm mówi, że natura jest zupełnie wystarczająca, żeby się zbawić, ale zobaczmy, że ostatecznie to jakby wynik jest w pewnym sensie zupełnie podobny, bo jakby no, pelagianizm będzie prowadził do tego, że opieramy się sami na sobie i próbujemy osiągnąć niebo i na poziomie samych naturalnych cud, a manicheizm no, będzie się po prostu sprowadzał do przyjęcia jakichś bardzo dziwnych poglądów na temat te takie no, zasadnicze, tak, no, odrzucania, będzie się kończyło odrzuceniem małżeństwa, odrzuceniem wielu rzeczy. Trochę takim zielonym ładem, tak, bo tam pamiętam, że dużo tutaj czytałem, to dużo było takich dość podobnych jakby test, tak, że jedzenie roślin jest niekorzystne jakby dla ludzkości ostatecznie, tak, w sensie, że to one cierpią wtedy te rośliny, owoce i nie są jakby godni ludzie tego, żeby jeść je. Chyba że są manichejczykami, no to wtedy już uwalniają ten dobry fluid, boski fluid. Ale ostatecznie jedno i drugie właśnie prowadzi do tego, że jakby się zupełnie zaburza ten porządek, który przez Boga został ustanowiony, czyli jest poziom naturalny, na którym bazuje łaska, tak? Bo oczywiście manichejczycy odrzucali też i łaskę. I wobec tego no wszystko jedno, czy jedną drogą, czy drugą, ale obie bardzo skutecznie prowadzą do piekła. To też pokazuje, że trzeba się trzymać środka, że bardzo istotne jest, żeby trzymać się wypracowanej syntezy, albo no jeżeli się nie ma, tak jak Augustyn jeszcze, tak, nie wszystko było tak wypracowane, no to musiał sam wypracować. Z Bożą łaską wypracował syntezę. A jeżeli ona już jest, to trzeba się tego trzymać za wszelką cenę takiej równowagi właśnie tych różnych między skrajnymi poglądami. Znaczy, to jest bardzo trudno tak powiedzieć, bo to jest tak, że same takie, powiedzmy, jako takie pewne tezy, takie zdania, no to kiedy one się w katechizmach pojawiły, kiedy katechizmy się pojawiły, to w końcach właśnie no, tam, powiedzmy, no to Luter chyba nawet pierwszy w sumie i Sobór Tydencki później, tak, to jakby moda na katechizmy, natomiast wcześniej cały czas było obecne w nauce Kościoła i tutaj jeśli chodzi o same synody, sobory, no to właśnie czas świętego Augustyna, kiedy to zostało pod wpływem pelagianizmu, zostało to jakoś sformalizowane, no ale wiadomo, dobrze wiemy, że sformalizowanie nauki to nie jest to samo, co jej po prostu jakby, no, wyznawanie, że to właśnie wyznawanie od samego początku, tak, tak naprawdę, także od samego początku wiedziano o tym. Oczywiście są określenie łaski, określenia takie, to przecież to jakby to wymagało pewnych uściśleń, to wymagało pracy teologicznej. W czasach Augustyna też nie wszystko było odnośnie łaski już tak wszystko ustalone, tak, że on tam widać, że on dokładnie dobrze rozumie to wszystko, że jest i łaska uświęcająca, i jest jakaś łaska uczynkowa taka, i że jest też w sensie nieścisłym łaska jako wszelkie takie na poziomie naturalnym Boże dary. No bo my tak często nawet mówimy tam komuś, życzymy Bożej łaski, ale mając na myśli tak naprawdę jakieś naturalne dary, które
Bóg na poziomie tej naturalnej takiej przyczynowości nam daje. Tak? Łaska to jest jednak coś, co wykracza poza naturę, co jest taką pomocą, albo właśnie samą tą łaską cnót i darów, czyli tym poziomem zjednoczenia z Nim, czy jakąś pomocą konkretną, tak? Taką, czy związaną z łaską sakramentalną, czy tak po prostu dawaną. Ale to jakby, no życząc na przykład, nie wiem, wszystkich potrzebnych łask i tak dalej, to jednak też życzymy też łask w sensie tym szerszym, tych właśnie naturalnych pomocy różnych, prawda? Zdrowia na przykład, sił jakichś różnych, które Pan Bóg na poziomie tym naturalnym też nam daje. I te Augustyn oczywiście to wszystko rozróżniał, to wszystko tam jest u niego i on jakby wiedział, że to coś innego jest. No, na tyle był głębokim umysłem, że musiał to dobrze wiedzieć. Tak, Sobór Trydencki, warto, znaczy tam jest, wszystko tam musi być, bo protestanci wcześniej bardzo to atakowali, więc Sobór Trydencki bardzo mocno. Sobór Trydencki przecież nawet tam orzekł właśnie też, że dłuższy czas, bez pomocy łaski uczynkowej przez dłuższy czas nie możemy żyć na poziomie łaski uświęcającej. Czyli żeby się utrzymać nawet w łasce uświęcającej przez dłuższy czas, to potrzebujemy dopływu łaski uczynkowej. Że to po grzechu pierwotnym to nie działa tak po prostu, że już po prostu jestem i ja sobie już teraz poradzę. Tak? Już nie tylko chodzi o doprowadzenie do poziomu tej łaski uświęcającej, ale też i wytrwanie w niej przez dłuższy czas nie jest możliwe bez łaski uczynkowej. Także to... Słucham? Tak, czyli to właśnie jest alczyncie dobro, ale właśnie dzięki pomocy Bożej. Tak? I nie da się tak po prostu... Tak jak tu Pelagianie sobie to wyobrażali, że taki Superman i on po prostu sam teraz wszystko zrobi. Tak? Ostatecznie to jest niezwykle odległe od chrześcijaństwa tak naprawdę. Tak? Można powiedzieć, że to jest niezwykle odległe. No, tak on tak formalnie oczywiście pisze. Nie wiem, czy ta myśl już wcześniej gdzieś da się znaleźć. Być może nawet nie, bo to, że ktoś tego nie wyraził tak słowami, to też nie znaczy przecież, że... Bo raczej to Augustyn by na pewno wiedział. Tylko tyle, że to po prostu jeszcze nie przypominam sobie, że tutaj gdzieś to się pojawiało u Augustyna czy wcześniej. Natomiast ojciec Galigula Grange często lubi to cytować, właśnie ten fragment Sumy, gdzie Tomasz o tym pisze. To było chyba pierwsze moje kazanie, jako diakon, kazanie przy okazji chrztu mówiłem i mówiłem właśnie o tym, że ta łaska to jest, bo wiadomo, tam w Nowusie, no to oni tam w ogóle już nie odróżniają, natura, łaska, to tam wszystko się miesza. Więc tak specjalnie chciałem takie, nie tyle kimurowisko, tylko właśnie, żeby ustalić tam pewne rzeczy, przypomnieć. I właśnie mówiłem o tym, że najmniejszy tam jakiś tak element łaski jest, czy to łaska nadczynkowa, czy to łaska uświęcająca, jeszcze dużo bardziej oczywiście, tak, z racji tego, że jest ponad tym światem naturalnym, poza światem stworzonym, tym przyrodzonym, tak, ale to jest coś, co jest bardzo, bardzo katolickie, co właśnie w tym nurcie posoborowym, modernistycznym, no, tam zrobiono dużo, żeby te dwa światy się mieszały ze sobą. Ktoś nawet tam komentując tutaj na kanale Akwinaty napisał, że on zawsze myślał przez ileś tam lat, że gdyby nie kapłani bractwa, to by do tej pory tak było. Więc myślał, że słowo łaska to jest tylko taki element do żargonu kapłańskiego, kościelnego, prawda? Że to tak się mówi łaska, no to jak się tam... właśnie, że to takie słowo, które po prostu się pojawia, no bo no tak, ludzie kościoła mają swój żargon i zamiast tam takiego słowa to dają inne, no i tutaj tu używają słowa łaska we wszystkich możliwych. To znak coś dobrego na pewno. Łaska to jest coś dobrego i więcej właśnie nie wiadomo na ten temat, co to jest takiego. Tak? Ale też ja sam się potem, kiedy tak po omacku starałem się wyzwolić z tych błędów modernistycznych, to pamiętam, że po prostu przypominałem sobie te formuły katechizmowe, czy to, co tam nie uczono do pierwszej komunii, bo to jeszcze było takie bardzo w sumie, można powiedzieć, to mistyczne i bardzo, bardzo katolickie. I jak sobie zacząłem przypominać to wszystko, i wiadomo, no, to wszystko było tam dobre, tylko że musiałem to robić, ponieważ te kazania jakieś posoborowe, tak, no to wszystko jakby zaciemniało, no bo właśnie nie mówi się na kazaniach tak posoborowych, przecież nie mówi się o łasce, że to jest taka łaska, to inna, w jaki sposób łaska działa, że jest czymś innym niż natura, to w ogóle się takich tematów się w ogóle nie porusza, prawda, to w ogóle nie istnieje, bo to jest przecież naturalizm, bo to jest przecież naturalizm, tak się wiąże z naturalizmem, to jest ten właśnie dobroludzizm, tak, to jest właśnie to, że ludzie dobrze są
nie odróżnia się między turą i łaską. Tak samo się też na przykład nie odróżnia między, no, między na przykład dziećmi bożymi a stworzeniami, prawda? Że, jakby, że to przez chrzest stajemy się dziećmi bożymi, ale to każdy jest dzieckiem Bożym, taki niewierzący już jest dzieckiem Bożym, że wszyscy są dziećmi jednego Boga i to. To takimi skrótami myślowymi wszystko operuje i wtedy gubi się gdzieś tam te zasadnicze elementy, które są w katechizmie oczywiście obecne, ale mało kto potem sięga do tego, tak? To była też jakaś taka wielka łaska w moim przypadku, że do tego katechizmu potem nawet w pamięci sięgałem, bo w ogóle też jest ciekawą rzeczą, to się na tym wiele razy zastanawiałem, jak to się stało, że jeśli chodzi o szkołę podstawową pierwszej te klasy, to jeśli chodzi o wszystkie tam inne przedmioty, to praktycznie to mi bardzo szybko tak by wyleciało z głowy, w sensie co tam było na tych przedmiotach, tam jakieś chyba, że jakieś takie kuriozalne rzeczy dziwne, jakieś tam, pamiętam, siła pociągowa, jakieś koni, czy coś tam w trzeciej klasie podstawki, to tam konie używał, prawda, jakieś absurdalne takie książki jakby z XIX wieku, w ogóle takie przestarzałe strasznie były, ale pamiętam, że wszystkie to praktycznie tematy, które były na katechezie, a ona była dobra w tych pierwszych klasach, do przygotowań do pierwszej komunii świętej miałem jeszcze naprawdę katolickie i ja pamiętałem bardzo dużo z tej katechezy, tak dużo pamiętałem, że właściwie no było na czym bazować, tak? Właśnie wszystkie te najważniejsze elementy katolicyzmu tam już były opisane, nawet tam dzieci w Fatimie, tam, że chciano im tam jakoś krzywdę zrobić, a one jednak się upierały, że Matko Boże widziały. To wszystko pamiętałem, nie wiadomo jakby dlaczego, tak? Że akurat te prawdy, te lekcje akurat pamiętałem, a wielu jakoś nie. Także to też w sumie Boże łaska właśnie, że to jakoś tak zainteresowanie tym było jakoś większe i że ja to wszystko po prostu miałem w głowie. To takie niesamowite właściwie. No, znaczy natura, żeby łaskę ograniczała, tak? Znaczy to natura tylko w tym sensie ogranicza łaskę, że jak jest tych dziur dużo, to musi najpierw łaska te dziury załatać po prostu, tak? Że ona bazuje, ona buduje na tym, ale jak jest ten fundament jest dziurawy, to musi tam najpierw tą dziurę musi wypełnić. I to się nawet czasem nazywa gratia sanans, łaska lecząca, czyli taka łaska, która po prostu będzie tam tę dziurę w tej naturze wypełniać. Zanim podniesie to wszystko tam, to musi najpierw tę dziurę jakoś wypełnić. Tak? Także ona też taką funkcję jakby pełni. I jak najbardziej. Natomiast no, jednak najczęściej jest jednak tak, że ta harmonia między naturą i łaską w naszym życiu duchowym polega też i na tym, że jeżeli my coś sami możemy zrobić, to rzadko kiedy Pan Bóg nam po prostu to daje, prawda? Znaczy to jest tak, że no, mógłby dać, no wiadomo, ale chodzi o to, że on sam po prostu jako taki artysta no, pilnuje, żeby to było uporządkowane. I jeżeli coś, i często też na tym to polega taki supranaturalizm, taki, bo tak z jednej strony jest ten błąd naturalizmu, że tak, no, ja tutaj jestem supermen, ja wszystko zrobię, tam nic nie chcę, Panie Boże, ja sobie poradzę, to mi tutaj tylko nie przeszkadzaj. A drugi błąd jest taki, że no to Panie Boże, no to ja nic nie będę robił, to mi tutaj proszę tutaj wszystko uporządkować w życiu, ja nie będę się tym zajmował. I oczywiście czasem to wynika z Bożego natchnienia, jeżeli są takie rzeczy, które przekraczają nasze możliwości, no to wtedy rzeczywiście to jest akt zasługujący, akt wiary, nadziei, miłości, kiedy my chcemy, żeby dla Bożej chwały, Panie Boże, w tym moim życiu coś tam uporządkuj, czego ja nie mogę zrobić. Natomiast jeżeli my tam w sumie wiemy, że to możemy, ale nam się nie chce i mówi Panie Boże, to zrób, bo mi się nie chce. I jest po prostu, masz to zrobić, bo ja po prostu już nie chcę się męczyć. To już jest właśnie coś takiego, tak? Że przestajemy w naszym życiu zachowywać odpowiedni porządek między naturą i łaską. Tak? Domagamy się czegoś, co my sami powinniśmy zrobić. Tak? To jest w sumie takie kuszenie Pana Boga trochę. To jest to, co w Starym Testamencie nazywano kuszeniem Pana Boga. Że Ty, Panie Boże, jakby my próbujemy go tak trochę tak jak wykorzystać do swoich celów trochę, tak? Że taką przyjąć kontrolę nad Panem Bogiem. Że tu masz taką boską moc, to my Ci powiemy, co masz zrobić i Ty masz to zrobić. Bo jak nie, to nie będziesz dobrym Panem Bogiem. Nie? I my Cię tak trochę zmotywujemy, żebyś był takim dobrym. I tak, no to Żydzi cały czas mieli tą tendencję w Starym Testamencie, żeby tak właśnie Pana Boga wykorzystywać, a potem to się jeszcze tylko rozwinęło i oni tak już w ramach swojej teologii tak mają, że dobry ramień potrafi Pana Boga w kozi róg zapędzić, że może po prostu z nim robić co chce, no bo on lepiej zna Talmud niż Panu przecież, prawda? Jest to absurdalne takie zupełnie. Spanteizacja, całkowita panteizacja Pana Boga, że Bóg jest po prostu zupełnie jakby stopiony z wszechświatem i po prostu można mieć kontrolę nad nim, tak? Ale to tendencje już są w Starym Testamencie widoczne, tak? Właśnie od tego się zaczyna tak naprawdę.
taki supranaturalizm właśnie, że w drugą stronę się przesadza. Także widać, że znowu, że potrzebna jest harmonia między jednym i drugim i to nie jest wcale łatwe. Tym bardziej, że ta harmonia jakby, bo są ostatecznie, to ojciec Dariusz Gramsz o tym pisze, że w życiu duchowym, no to widać, że są ludzie, którzy mają ten element naturalny dość dobrze rozwinięty i mają jakby dobrą podstawę, tak, jest na czym budować. I oni oczywiście na łaskę też wszystko tak, no wiedzą, modlą się o to, wiedzą, że natura sama nie wystarcza, starają się o łaskę, ale no tam jednak przeważa w tym życiu duchowym element taki naturalny, tak? A są też i tacy, którzy no jednak przeważa bardziej ten nadprzyrodzony, w sensie, że większą jakby wagę do tego przywiązują, tak? Niż do tego naturalnego. I, no i tutaj to można powiedzieć, że trochę tak jak w przypadku cnoty, że ostatecznie to nie jest jakby jeden, bo cnota też jest przecież takim szukaniem harmonii, szukaniem równowagi, ale ostatecznie cnota to jest, no właśnie to nie jest jakby jeden punkt, no, tak jakiś geometryczny, tylko ona jest w jakimś obszarze tej równowagi. Tak samo tutaj w życiu duchowym każdego będzie trochę to inaczej wyglądało. Być może też jest to właśnie w sensie konieczne, bo różni ludzie jakby z różnymi predyspozycjami się rodzą i też ta łaska jest im dawana według jakby tej miary, którą Pan Bóg wyznaczył, więc my tutaj, no właśnie on jest artystą, on jakby to wszystko ma tworzyć, tak? Więc my mamy się tylko dobrze działać. A jak tutaj działać dobrze, no to jest właśnie kwestia już w sumie można powiedzieć, no bardzo taka tajemnicza. Trzeba jakby indywidualnie każdego podchodzić do tego zagadnienia. Jak tutaj to harmonizować jedno z drugim? Dla niemiecy to taki pra ojcowie dobrorodzizmu. No tak, bo ten właśnie taki praromantyzm, tak? Bo to romantyzm nauczył ludzi, że taki, prawda, że dzikus był dobry, tylko że tam w tym romantyzmie to jeszcze się wzięło, znaczy tam jeszcze jest element no, taki powiedzmy no, wywyższania tego pierwotnego, naturalnego stanu, tak? Ale że także po prostu technika i cywilizacja zepsuły ludzi, a w dobroludzizmie to już wszystko jedno, czy tam jest technika, czy nie ma, to i tak jest dobre, tak? Jeżeli to w ten sposób ująć, tak? W takim skrajnym jakimś wydaniu. Tylko, że pewnie dobroludzizm nie oznacza, że każdy jest dobry, ale że można być w pewnym razie dobrym bez jakiegoś odniesienia się do jakiejś pomocy, łaski, tak? Powiedzmy w ten sposób. Tak. I nasze ciało. Mhm. Czy można by Bóg przeporządkować do woli Bożej nasza dusza do sumienia? Bo czasami to się mówi, że ja w swoim sumieniu tak rozeznałam, bo to można może być różne przykłady życiowe, a jednak to nie było wolą Bożą. Na przykład, żeby coś wyjawić, coś powiedzieć. Znaczy tutaj chodzi po prostu o to, bo ten porządek jest dokładnie omówiony w sumie teologicznej, tam w części drugiej, w tych kwestiach, które dotyczą tam od 30 tam mniej więcej dalej, tam jest o cnocie miłości i tam tej nadprzyrodzonej cnocie miłości. I on po prostu Tomasz pokazuje, jakby co trzeba kochać bardziej, co mniej, bo to jest jednak potrzebne w takich konkretnych, życiowych, różnych sytuacjach, prawda, że trzeba wybierać. Tak, co wybierać, prawda? I, no i to jest jasne, dlatego też są męczennicy, że trzeba Boga bardziej kochać niż siebie, tak? Że duszę bardziej niż ciało, to też w sumie męczennik jest dobrym tutaj przykładem. A to, że na przykład trzeba bardziej kochać tam, no tam jest dużo, bo tam nawet są takie, czy bardziej tam powiedzmy, no właśnie, czy tego, które lepszego, czy tego, który jest nam bliższy i tak, czy ojca, czy matkę, czy brata, czy siostrę, tam jest wszystko dokładnie. Tak, to jest część druga części drugiej, to jest w ogóle w tym starym wydaniu veritasowym, to jest po prostu nazywa się ten tom po prostu tam także tam miłość tam bodajże, tak? Nie wiem, czy to tom jakiś tam 18 czy 19, coś takiego. To jest w każdym razie część druga części drugiej sumy teologicznej i te kwestie dotyczące miłości. To bardzo łatwo znaleźć. I tam jest dokładnie ten porządek opisany, wszystkie niemalże jakieś takie konkretne kazusy, co bardziej, co mniej. Inna rzecz, że tam też jest napisane, że w wielu sytuacjach to już jest trudno, żeby, bo zależy od konkretnego przypadku, tak, że jakby zasada jest taka, ale to zależy jeszcze od tego, jakie tam szczegóły są.
jakby kogo bardziej kochać i tak dalej, także to jest dość złożone. Ale ogólnie to jest takie dość ciekawe, bo takie balansowanie, są różne zasady, jedna prowadzi w tą, druga w tamtą i jak to zbalansować, żeby to jakoś dało sensowną odpowiedź na to trudne takie praktyczne zagadnienie. No bo jeśli jest kwestia dotyczy woli Bożej, to tu w zasadzie jest potrzeba, żeby działa tak, jak jest w sumie, że przedmiot, wola jest niekiedy wyższą od umysłu, mianowicie wtedy, gdy przedmiot jest w wyższej sferze niż przedmiot umysłu, tak? Czyli wola Boża w danej sytuacji, która nie jest ewidentna, bo musi ewidentnie iść według tej zasady. Tak, znaczy no, chodzi o to, że mimo tego, że ogólnie jest intelekt wyższy niż wola, to jeżeli chodzi o przedmioty, jeżeli chodzi o poznawanie czy miłowanie rzeczy wyższych od nas, to lepiej jest je kochać niż poznawać. To ojciec Garigula Grange w Trzech okresach życia wewnętrznego dokładnie o tym pisze. I tak jest, że dlatego tutaj na ziemi jest jakby lepszą rzeczą jest kochanie Boga niż poznawanie Go. A w niebie już jakby wraca już ten porządek, poznawanie jest lepsze i też istotą nieba jest właśnie samo poznawanie Pana Boga, a miłość jest jakby takim skutkiem tego. Natomiast tutaj dopóki jesteśmy no, poza ojczyzną swoją, dopóki jesteśmy w drodze, tak, idąc do nieba, no to no tak, no to wiadomo, że dla pielgrzyma no, lepsze jest, żeby jak najszybciej dojść do tego celu, niż po prostu mieć przed oczami i patrzeć na ten, tak, ten cel wędrówki, ale jednak patrzenie na cel wędrówki powoduje w praktyce, że miłość się pogłębia, tak? Także to jakby to patrzenie może samo w sobie nie jest tak dobre wtedy, to jednak jest czymś w praktyce niezwykle ważnym, żeby miłość stawała się gorętszą. Ja to często zwłaszcza mężczyznom w konfesjonale mówię, bo mężczyzna jest bardziej, ma ten element jednak intelektualny taki rozwinięty niż wolitywny i że to właśnie, że trzeba po prostu więcej uwagi zwrócić na poznawanie Pana Boga, to wtedy miłość też będzie łatwiejsza, ona się będzie wtedy budziła. Jeżeli się poznaje Pana Boga, jeżeli ktoś się trzyma blisko lektury duchowej, Pisma Świętego, myśli o Panu Bogu, no to wtedy też i motywacja do tego, żeby żyć według przykazań Bożych, będzie dużo mocniejsza. I to jest właśnie to, tak? Też ksiądz Karol kiedyś no tak, no, żeśmy rozmawiali i on tak powiedział, że na trochę nawet byłem zdziwiony, bo on powiedział, że to samo, tak właśnie mówi też mężczyzna właśnie, żeby poznawali Pana Boga, żeby się trzymali blisko właśnie tych wszystkich tych teoretycznych rzeczy, bo to bardzo ułatwia potem praktykowanie, jeżeli się właśnie traktuje to jako coś takiego dla intelektu ważnego, prawda? Często się na tym umysłu skupia, to zupełnie inaczej wtedy się do tego podchodzi. Tak? I tu trochę też, bo tego elementu wyjątkowo nie ma w tej właśnie powiedzmy tym w Novus Ordo, a tam właśnie wyjątkowo też no, mężczyźni są nieobecni, bo nikim nie mówi, że trzeba o tym myśleć, no to jak to nie myśli się o tym, no to nie jest tam ciekawe, już nie ma tej miłości, tak? No bo nie ma po prostu jakiejś myśli dotyczącej Pana Boga. Także na tym myśleniu to jest jednak w dużej mierze oparte, tak? Wspomniał ksiądz o tym, że właśnie my dążymy do tej ojczyzny i do nieba i chcemy tam dotrzeć, to w takim razie dlaczego natura ludzka i my jesteśmy tak skomponowani, że jesteśmy jednocześnie, mamy część materialną, niematerialną i to jest nasze optymalne połączenie, a na przykład jak jesteśmy w niebie, jesteśmy tylko niematerialni, to nie jest. Nie jest tak. No tak, to prawda, nie jest naturalna. Dlatego jest potem zmartwychwstanie, tak? Czy ten stan, w którym teraz są święci, poza Panem Jezusem Matką Bożą, bo oni mają ciało, no nie jest takim stanem docelowym, nie jest tak do końca naturalne. Tak faktycznie jest, że to jest zresztą u świętego Tomasza bardzo mocne, że właściwie istnienie samej duszy takiej ludzkiej bez ciała nie jest takie no, naturalne, tak można powiedzieć, że to jest coś takiego wyjątkowego, taki wyjątkowy stan i że po prostu to święty Tomasz, kiedy opisuje naturę ludzką, to bardzo mocno to podkreśla, że nie jest sama dusza człowiekiem po prostu, tak? Natomiast oczywiście, no tam gdzie jest dusza, tam też będzie ciało, więc to mówienie o tym, że modlimy się o zbawienie jakiejś tam duszy czy coś tam, no to właściwie tutaj błędu żadnego właściwie nie ma, no bo tam, gdzie dusza jest teraz, tam czy w piekle, czy w niebie, no to tam będzie i ciało. Także to, gdzie dusza idzie, tam też potem i ciało będzie, prawda? W zmartwychwstanie przecież też i w piekle właśnie też, tylko że te ciała już będą miały te cechy takie no, odwrotne do ciał uwielbionych.
Natomiast ciała uwielbionych będą miały właściwości ciała Chrystusa też po zmartwychwstaniu. Tak? Także że jak najbardziej, no właśnie dogmat o zmartwychwstaniu o tym mówi, że człowiek to jest coś więcej niż, jakby wniosek z tego dogmatu, że człowiek to jest coś więcej niż tylko dusza. I to w sumie tak jest, że jakby wszystko jest na poziomie filozofii świętego Tomasza takie właśnie racjonalne, logiczne, wszystko się zgadza, bo to tylko jakby ze względu na słabość ludzkiego intelektu jest dla nas korzystne, że mamy ciało, bo dla anielskiego intelektu ciało byłoby wyłącznie przeszkodą, byłoby wyłącznie jakimś obciążeniem, balastem, niczego by to ciało mu nie dało i dlatego też ciała nie mają, a nam to ciało jest potrzebne w tym sensie, że korzystne, użyteczne. Nasze umysły są na tyle słabe i małe, że ciało jest dla nas czymś dobrym, bo dzięki poznaniu zmysłowemu my możemy potem jakby poznać więcej. Nasze umysły są tyle słabe, że gdybyśmy w taki typowo anielski sposób próbowali coś poznać, mając odpowiednie dostosowane do nas pojęcia takie, to one byłyby na tyle mało jakby informujące, że niewiele byśmy się dowiedzieli. Czyli dla nas bardziej korzystne jest posiadanie ciała i tak Pan Bóg też stworzył. I na rzecz, że mógłby no w ogóle teoretycznie ludzi nie stwarzać, tak? To inna rzecz, no, ale chciał właśnie stworzyć, tak? Bo my jesteśmy ciekawym rodzajem, takim gatunkiem, tak? Bo bardzo ciekawym i bardzo nietypowym, bo jedynym takim, który właśnie do tych dwóch światów należy, łączy je jakoś ze sobą. Więc jest to takie no, dziwne. To jest coś naprawdę no, takiego niezwykłego w sumie. No i też ze względu potem na wcielenie, no to też także przecież no, to też jest jakieś niesamowite. No, przecież żadna natura anielska nie została przyjęta przez osobę niestworzoną, tak jak ludzka natura została przyjęta. No i teraz Bóg już jest po wcieleniu, cały czas jest człowiekiem, zawsze będzie człowiekiem, zawsze ludzką naturę ma, prawda? To, że to jest racją dla tego czynu jest odkupienie, to nie zmienia faktu, że tak już jest na zawsze i że będzie zawsze już Bóg jest człowiekiem. Posiada boska osoba niestworzona, druga osoba Trójcy posiada ludzką naturę, jest człowiekiem prawdziwym, z duszą i z ciałem ludzkim, bo to do ludzkiej natury należy. To jest zupełnie coś jakiegoś nieprawdopodobnego. No, wariant świata, który Pan Bóg wybrał, jest zupełnie nieprawdopodobny, taki zupełnie niesamowity, niezwykły, prawda? Taki no nietypowy, że tak jakby w katalogu możliwych światów to nasz jest po prostu jakiś zupełnie taki dziwaczny, znaczy nie dziwaczny, tylko taki no niezwykły, dziwaczny w sensie dziwów takich, że można się dziwować się, że takie coś Pan Bóg akurat taki wariant chciał zrealizować, a nie miliony, miliardy czy jakieś tam inne liczby zupełnie innych wszechświatów, gdzie tam w ogóle mogłoby wiele rzeczy wyglądać inaczej, prawda? Także to jest zupełnie takie niezwykłe. Co jest na samym dnie materii, bo siostry, no. Gdyby będzie wiedział i nawet nie wytłumaczył, gdyby się tak wgłębiać, no. Aż do atomu, aż do kwarku, aż do nie wiem czego. Co jest na samym końcu? No, znaczy, no, tak, no tak, na poziomie tutaj trzeba to oddzielnie rozważać, na poziomie metafizycznym i na poziomie samych nauk fizykalnych, tych empirycznych, bo na poziomie nauk empirycznych to też jest jakby taka opowieść bez końca oczywiście, bo na razie no, wiemy, że to zresztą się tak wszystko komplikuje, bo to nie jest tak, że te cząstki takie no, subatomowe, tak, czyli te cząstki, które jeszcze nie tak znowu niedawno, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważano za najbardziej elementarne, takie jak proton, czy neutron, czy elektron, że one są najbardziej elementarne, no bo one się też, protony, neutrony też się składają z kwarków, ale też z kolei no, tych kwarków nie można wyizolować, więc to też nie jest tak do końca, że neutrony i protony nie są najbardziej elementarnymi. W pewnym sensie są, bo jakby funkcjonalnie są, no bo nie da się już ich na kwarki rozbić ze względu na charakter tego działania zachodzącego między kwarkami, tego gluonowego działania przez gluony, tak one się nazywają, przenoszonego i z tej racji no jakby natura materii jest, nie tylko z tej zresztą, jest powiedzmy no taka dość złożona, to ciężko tak do końca powiedzieć, bo jeszcze na poziomie teorii pola kwantowej to jeszcze tam jest problem taki, że są te cząstki wirtualne, to jest właściwie no próżnia właściwie nie istnieje, to jest jakieś morze cząstek wirtualnych, że tak naprawdę proton czy neutron nie tyle składają się z trzech kwarków, tylko tam jest znowu jakiś ogrom tych wirtualnych kwarków, a to są tylko takie kwarki tak zwane walencyjne, decydujące o właściwościach tej cząstki. To jest jakieś bardzo, bardzo takie nieintuicyjne i złożone, ale jakby na tym poziomie to można powiedzieć, że ogólnie niewiele w sumie można jakichś szczegółów powiedzieć, konkretów. I tutaj oczywiście wiedza w tym aspekcie ciągle jakoś tam no, staje się coraz głębsza i jednocześnie coraz bardziej skomplikowana się to staje.
Natomiast na poziomie metafizycznym odpowiedź będzie bardzo krótka, nie będzie zawiłu, ale jednocześnie będzie tajemnicza, bo jakby na samym dnie jest coś, co się nazywa materia prima, ta materia pierwsza, materia, która jest jakby, no właśnie, tylko że ona nie istnieje sama, bo jest jako czysta możność, no nie może istnieć, więc ona jest tylko pewnym substratem, z której jest zbudowany świat. Natomiast nie da się tego wyizolować. Zresztą nawet skoro kwarków się nie da, no to tutaj jakby tym bardziej. Tak? Zresztą to jest po prostu inny poziom, to jest poziom metafizyczny, to nie jest poziom taki fizykalny. Ale chodzi o to, że ogólnie jakby podstawa jest taka dość no, tajemnicza. Ale ciekawą jest rzeczą to, chociaż no tu właśnie do końca no, nie wiemy na ile, co tam jeszcze jest w tym mikroświecie, w tym sensie, że to jednak bazuje na pewnych hipotezach i jest takie powiedzmy dość... No, takie jeszcze takim pewnym mrokiem i niepewnością jest jeszcze powiedzmy ogarnięte, ale jeśli chodzi tak mniej więcej o poziom same te rzędy wielkości, to my jako ludzie w swoim rozmiarze tych powiedzmy 2 metrów, tak, jesteśmy jednego metra między jednym a dwoma, jesteśmy tak mniej więcej w połowie, to jest zadziwiające, w połowie pomiędzy tymi najmniejszymi strukturami we wszechświecie i tymi największymi, czyli jakby widoczny obszar wszechświata, widzialny wszechświat obserwowany z jednej strony, a z drugiej strony te najmniejsze struktury, to my jesteśmy tak gdzie mniej więcej po środku. Także to jest zadziwiające, że tak jesteśmy tak wpasowani trochę tak, że wszechświat jest tak faktycznie... No w tym aspekcie to on jest jakoś związany z człowiekiem, bo w tym aspekcie my jesteśmy, no tutaj dla nas on jest właściwie ten materialny, prawda? No właściwie więc to święty Tomasz też pisze o tym, że on jest dla nas ten materialny, żebyśmy mogli po prostu w nim się mieścić i żyć. Także to jest ciekawe. A to, że tak duży jest, tak dużo jest tych galaktyk i tak dalej, tego wszystkiego jest tak dużo, no to też pokazuje nam, że Pan Bóg jest bardzo hojny, tak? To jest na poziomie takim naturalnym pokazane to, co i na poziomie łaski wiemy, że Pan Bóg jest bardzo hojny, że daje bardzo dużo. Kosmologia zasadniczo, ta współczesna, ona, tam jest takie zagadnienie, nazywa się fine tuning, to jest dobór różnych stałych, dobór różnych parametrów, dzięki którym wszechświat po prostu istnieje, nawet nie tylko, że taki, jaki jest teraz, ale żeby w ogóle nawet takie najbardziej banalne, jakieś takie podstawowe struktury, typu nie wiem, pojedynczy atom wodoru na przykład, żeby zaistniał, albo żeby, no tam bardziej skomplikowane rzeczy, żeby, no nie wiem, woda była w stanie jakimś ciekłym tutaj, że w ogóle woda istniała, no w ogóle takie rzeczy dawały się, no takie no, oczywiste, tak, no woda w kranie i tak dalej, to wiadomo, że to i politycy nawet tam jakoś obiecują, była ciepła czy inna, a to, że w ogóle była, że w ogóle się dało cokolwiek pomyśleć takiego materialnego, no to żeby to było możliwe, to muszą być te parametry z niezwykłą precyzją dobrane, że tam bardzo niewielka zmiana jakiegokolwiek tam z kilkudziesięciu parametrów po prostu uniemożliwiałaby zaistnienie takich struktur. Więc widać, że to jest coś naprawdę... No i oczywiście tutaj często o tym wiedzą wszyscy, tylko że to często jakby nie prowadzi do innego wniosku, jak tylko, że to rzekomo taki przypadek, że tych wszechświatów jest tak dużo, że akurat przypadkowo żyjemy w takim, że to się akurat stało, bo gdyby nie to, no to byśmy nie mogli tego pytania zadać, tak, czy to użycie tej zasady antropicznej w ten sposób, że tutaj jakby wyklucza zupełnie jakoś odniesienie do Boga. No to jest inna jakby sprawa zupełnie, ale chodzi o to, że to jest jakby powszechnie znane, to się na studiach uczy, na tym magisterskich studiach się tego uczy powszechnie, że takie coś jest, jak fine tuning i że to właśnie ma miejsce, tak, że te parametry są w tak niezwykły sposób, one są tak, po prostu takie są, tak, że gdyby były inne trochę, to by nic nie istniało. Znaczy, no ona to opisuje tak bardzo precyzyjnie i na pewno w tym sensie rządzi, no, że jakby prawa mają taki charakter matematyczny, no, ale wiadomo, że sama matematyka to jest tylko pewna jakby reguła taka formalna, tak, nawet te równania, ale to, żeby o to zachodziło, no to jeszcze musi, no tak jak nawet w świecie takim, że jest jakieś prawo, ale ono, żeby nie było martwe, musi być czynnik, który to prawo jakoś narzuca, prawda? Musi być jeszcze coś więcej, tylko że jest prawo napisane w dzienniku ustaw, ale jeszcze musi obowiązywać, więc musi coś jeszcze to prawo jakby narzucać, tak? Natomiast faktem jest, że w fizyce się tak często myśli, że wystarczy przyczyna formalna, że wystarczy, że jest jakieś prawo matematyczne, ono już jakby jest, no to jest, no to obowiązuje, ale też musi coś to prawo jakby narzucić, musi prawo to jakby w cudzysłowie egzekwować, tak? To, że my potrafimy matematycznie opisać jakieś prawo, to jedno, a dlaczego ono obowiązuje, na czym polega charakter prawa i dlaczego ono jest prawem, to już jest zupełnie coś innego. I
nie można wszystkiego tylko do przyczyny formalnych sprowadzić. Mówią, że to już wszechświat jest wyjaśnione, bo mamy po prostu matematyczne równanie i to już jakbyś niby rzekomo tłumaczy świat. No to tak nie jest, prawda? To jest właśnie to, co dzisiaj się często popełnia, ten błąd. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc.